dobry Państwu. Otwieram 30. sesję. Właśnie dzisiaj jest 30. sesję 8. kadencji. Serdecznie witam Państwa burmistrzów, witam kierownika działu, witam gości oraz Was, szanowni radni, a także wszystkich tych, którzy nas oglądają przez środki elektroniczne. I myślę, że dzisiejsza sesja przebiegnie sprawnie. To jest ta ostatnia sesja kończąca, podsumowująca nasz cały rok. Pozwolę sobie przedstawić porządek obrad po zmianie. Przed sesją wpłynął wniosek burmistrza o zmianę porządku obrad dotyczącą wprowadzenia dwóch projektów uchwał. Uchwały 137 i 136, o której już wczoraj na komisjiśmy rozmawiali. Ale chciałbym zapytać, czy Państwo macie w tej sprawie jakieś pytania? To tak, musimy... ja mam, jeżeli bym mógł zabrać głos. Proszę. Ja mam pytanie do Pana Burmistrza, ponieważ no, nie mieliśmy okazji się dokładnie zapoznać z tymi uchwałami na komisji niestety, ale tutaj mam jedno pytanie do Pana Burmistrza, chodzi o uchwałę 137, dokładnie o uzasadnienie. Tutaj w uzasadnieniu czytamy, nie będę czytał całego uzasadnienia, ale po z ulg podatkowych mogą korzystać wszyscy podatnicy, natomiast wynikające z niniejszego projektu uchwały przesunięcie terminu płatności jest skierowane do określonych grup. Ja bym chciał zadać pytanie właśnie, gdzie tutaj jest w tej uchwale zawarte przeniesienie właśnie tych podatków, z tego względu, że tutaj czytamy o umorzeniu podatku. Czy to zawiera się w tych dziennikach ustaw, które tutaj też mamy w rozporządzeniu w paragrafie pierwszym. Nie wiem, nie zdążyłem się po prostu dokładnie tutaj zapoznać, jakby z tymi uchwałami. Także bardzo bym prosił o wyjaśnienie tego uzasadnienia. Do tej uchwały jest 137. Proszę, panie radny, pańska. Proszę. Dzień dobry panie przewodniczący, dzień dobry wszyscy radni. Jeżeli chodzi o ten projekt uchwały 137, panie Marku, i tamtym uzasadnieniu, nie wiem, czy to chodzi o to, że odpisze przesunięcie terminu płatności, a w uchwale sentencji jest zwolnienie. To ma być, dotyczy zwolnienia, czyli to jest, i wynika to z tego rozporządzenia, które było w grudniu opublikowane, że może Rada Gminy zwolnić też podatki przedsiębiorców. Te grupy, które są określone w tym rozporządzeniu. To mam pytanie, no bo mamy też tą drugą uchwałę 136, tak, która mówi o przesunięciu właśnie Tak, panie Marku, bo przygotowana jest uchwała dotycząca zwolnienia tylko miesiąca stycznia, a termin płatności podatku za miesiąc luty i marzec jest przesunięty do lipca. A styczeń jest zwolnienie. Nie przesunięcie terminu, tylko zwolnienie. A czy można byłoby przedsiębiorcom dać na 3 miesiące zwolnienia? Bo na miesiąc, no niestety, ale to jest po pierwsze mało. Po drugie mam takie pytanie do pana burmistrza, na przykład tak późno ta uchwała jest, można było ją zrobić dużo, dużo wcześniej, nie patrząc na rządową ustawę covidową. Czy to może ma związek z tym, że pan Morawiecki obiecał pieniądze samorządom na walkę z covidem? Proszę bardzo, panie Marku, panie radny, pieniądze przez rząd są obiecane, ale póki co ich nie ma. Natomiast jeżeli chodzi o, tak jak to pan powiedział, czemu tak późno, proszę zobaczyć, to jest 21 grudnia. Przecież my stanowimy jak najbardziej prawo lokalne, ale nie może ono być sprzeczne z prawem ogólnym. Krajowym. W tym krajowym. Ale my jako samorząd, nie wiem, może się mylę, mogliśmy taką uchwałę dużo wcześniej zrobić. Druga sprawa, po co były podnoszone podatki. Ja apelowałem, żeby właśnie przedsiębiorcom nie podnosić podatków w dobie pandemii, a tu pan burmistrz podniósł, a teraz taką uchwałę się powie o jeden miesiąc, żeby umorzyć. No, nie wiem. Panie przewodniczący.
Zaczynamy. Panie radny, dwie rzeczy. Podatki zostały podniesione przez radę, natomiast tutaj trafiliśmy, czy kierujemy to do konkretnych grup, bo jak pan dobrze wie, są grupy, które odczują to bardzo mocno i odczuwają to bardzo mocno i są grupy czy przedsiębiorcy, którzy odczują to w dużo mniejszym stopniu. Jak pan dobrze wie, starałem się też i robiłem wszystko, żeby te ferie zostały wydłużone, a nie skrócone i żeby przedsiębiorcy mogli zarobić. Niestety decyzja była inna i w konsekwencji tej decyzji zaproponowałem takie rozwiązanie. Dziękuję. Przegłosowane to było przez Radę, nie przeczę, ale to był pana projekt. Dziękuję bardzo. Ale to jeszcze jednym zdaniem, panie radny, nasze podatki to jest różnica o wskaźnik inflacji, które zostały zaproponowane przeze mnie, tak. Dobrze, proszę państwa. Czy mogę jeszcze coś w tej sprawie, przepraszam? Dobrze, przed głosem proszę uprzejmie. Dziękuję. Ja wczoraj postaram się i skontaktowałam się z kilkoma przedsiębiorcami, którzy pracują tutaj, mają zakłady i działalność gospodarczą w Radcy Zdroju i uważają, że ta pomoc, którą miasto oferuje im w tej chwili, to jest żadna pomoc. To jest po prostu żadna pomoc w tej sytuacji, że oni oczekują na przykład, dla nich by było to świetna sprawa, gdyby im na przykład pół roku dać czasu na to, żeby te zaległości przenieśli na przykład na przyszłe półrocze, czyli powiedzmy po 31. Pół roku zwolnienia na przykład w tej chwili, żeby mogli płacić, bo tak jest w branżach działalności gospodarczej, że zazwyczaj, nawet jak nie było pandemii, styczeń i luty to są miesiące bardzo, bardzo słabe. Bardzo słabe. W związku z tym nawet odroczenie tego miesiąca nic im nie da, bo oni i tak nie zarabią tych pieniędzy, żeby później w lutym czy w marcu zapłacić te podatki. Tak samo przeniesienie płatności też im nic nie da, bo oni muszą i tak to zapłacić, i tak wcześniej czy później muszą zapłacić. W związku z tym taka jest opinia, nie z wszystkimi się nie udało porozmawiać, bo nie wszyscy akurat nie mogli rozmawiać. W każdym bądź razie dużo osób ma uwagi co do tych uchwał. Powiedzieli, że to jest naprawdę żadna pomoc, cytuję, żadna pomoc i nic im to nie pomoże w sumie, bo oni i tak będą musieli te pieniądze albo z banku wziąć następny kredyt, żeby zapłacić, bo praktycznie to, co urząd sugeruje, to, co miasto chce im dać, w sumie im zupełnie nie pomaga. Dziękuję uprzejmie. Szanowni radni, możecie to odrzucić. Proszę bardzo. Pani. Ja uważam, że tutaj w tej akurat uchwale jest dobrowolność. Przedsiębiorcy mogą napisać, korzystać albo nie. Więc każda, wydaje mi się, dobra wola i każda forma pomocy, na przykład wiadomo, że nie usatysfakcjonuje każdego, ale zwrócenie na to uwagi uważam, że jest pozytywną reakcją. Dobrze, my głosujemy, proszę państwa, proszę państwa, pani Olu, nie udzieliłem, pani radna, nie udzieliłem pani głosu. Proszę państwa, jak znam życie, będziemy nad tym projektem jednym i drugim dyskutować przed przyjęciem. Teraz dyskutujemy o porządku obrad, czy wprowadzamy do porządku obrad, czy nie. W związku z tym podaję pod głosowanie projekt uchwały 137, czy wprowadzamy do porządku obrad, czy nie. Proszę, głosujemy. Tak, pan radny Marek Cipiński. Jestem za. Pani Małgorzata Choim. Jestem za. Pani Katarzyna Kaczkula. Nieobecna. Pani Aleksandra Koper. Wstrzymuję się. Pan Dariusz Krzysztof. Jestem za. Pan Jan Patyra. Jestem za. Pan Jacek Latawiec. Jestem za. Pani Dorota Majerczyk. Jestem za. Pan Piotr Ptak. Za. Pan Paweł Rogowiec. Jestem za. Pan Robert Skipiała. Za. Pan Michał Skowron. Za. Pani Józefa Śmietana. Jestem za. Pan Rafał Bójtowicz. Jestem za. I pan Piotr Żółtek jest za. Czyli jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu, nieobecna, jeden głos wstrzymujący się. Zapomniałem poinformować państwa, że 14 radnych jest
obecnych na dzisiejszej sesji. Dwóch zdalnie. Proszę Państwa, teraz przystępujemy do przegłosowania wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały 136. Proszę, kto jest za, kto przeciw, kto się wstrzyma? Proszę, pan Marek Kowiński. Nad tą uchwałą się wstrzymuje. Pani Małgorzata Foim. Jestem za. Pani Katarzyna Kaptula nieobecna. Pani Aleksandra Koper. Wstrzymuję się. Pan Dariusz Krzysztof. Jestem za. Pan Jan Fatyra. Jestem za. Jan Jacek Latawiec. Jestem za. Pani Dorota Majerczyk. Jestem. Pan Piotr Ptak. Za. Pan Paweł Rogowiec. Jestem za. Pan Robert Skipiała. Za. Pan Michał Skobro. Za. Pani Józefa Śmietana. Jestem za. Pan Rafał Gwitowicz. Za. I Piotr Żółtek jest za. Dwa głosy wstrzymujące się. Dobrze, dziękuję. Proszę Państwa, w związku z tym, że Państwo zgodzili się na zmianę porządku obrad, punkt projekt uchwały 137 zostanie umieszczony w punkcie trzecim pod liczbą 9 i plus uchwała 136 w punkcie trzecim porządku obrad pod 10. Proszę Państwa, czy do przedstawionego Państwu w porządku mam go odczytać jeszcze, bo on jest po zmianach. Czy Państwo wszyscy macie przed sobą? Proszę bardzo, więc otwarcie było sprawozdanie burmistrza, to punkt drugi działalności międzysesyjnej, punkt trzeci podjęcie uchwał na wniosek burmistrza, projekt uchwały 129 w sprawie przyznania zakładów podwyższenia z kapitału z zakładowi komunalnemu wodociągów. W sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Rawki Zdroju, podpunkt trzeci w sprawie przystąpienia gminy Rawka Zdrój do Związku Euroregion Tatry, podpunkt czwarty w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki rozwiązania problemów alkoholowych, podpunkt piąty w sprawie powierzenia uprawnień burmistrzowi Rawki, podpunkt szósty w sprawie zmian w budżecie gminy na 20 rok i podpunkt siódmy w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej za lata 2030, podpunkt ósmy w sprawie wykazu wydatków niewygasających z upływu roku budżetowego 2020, podpunkt dziewiąty w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości, którą teraz wprowadziliśmy, podpunkt dziesiąty w sprawie przedłużenia terminu płatności, to jest uchwała 136. Podpunkt 11 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Rawka Zdrój. Podpunkt 14 przedstawienie uchwały budżetowej. I tu jest procedura w punkcie A odczytanie opinii Regionalnej Izby Rachunkowej o projekcie uchwały budżetowej. Odczytanie opinii Komisji Gospodarczego Budżetu i Gospodarki Odpadami Rady Miejskiej w Rawce Zdroju, dyskusja, głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej na rok 2021. To jest projekt uchwały 104. Punkt czwarty, poinformowanie o pisma skierowane do Rady Miejskiej, piąty, interpelacje i wnioski radnych i sześć, zamknięcie sesji. Czy Państwo do porządku obrad pytania nie ma? W związku z tym, Panie Burmistrzu, proszę o sprawozdanie. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, sprawozdanie z działalności za okres od 25 listopada 2020 roku do 30 grudnia 2020 roku. W okresie międzysesyjnym wydałem 22 zarządzenia jako organ wykonawczy gminy w następujących sprawach. 12 zarządzeń w sprawach finansowych dotyczących zmian w budżecie gminy na rok 2020, 6 zarządzeń, zmiany zarządzeń w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na rok 2020 realizowanych przez Urząd Miejski w Rawce Zdroju, 6 zarządzeń.
10 zarządzeń ogólnoadministracyjnych dotyczących m.in. powołania zespołu roboczego do spraw wpisu do rejestru zabytku układu urbanistycznego Rawki Zdroju przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie, przystąpienie do realizacji programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Wspieraj Seniora, przeznaczenie nieruchomości do wydzierżawienia i użyczenia zgodnie z wykazem zamieszczonym na 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy, powołanie komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rawce Zdroju, zmiana powołania komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki. Wynikało to z tego, że jedna z osób zachorowała na COVID-a i zmieniono Nowotarska Biblioteka swojego przedstawiciela zmieniła na inną osobę. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej w 2021 roku. Szczegółowych zasad rachunkowości projektu zaangażowana szkoła, podnoszenia kompetencji kluczowych uczniów oraz wspieranie dzieci mających szczególne potrzeby edukacyjne i społeczne w szkołach publicznych gminy Rawka Zdrój w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego, sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego będącego w dyspozycji Urzędu Miejskiego Rawce Zdroju jednostek organizacyjnych gminy Rawka Zdrój, ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku i powołanie, co też dzisiaj miało miejsce, pani dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej na okres 5-letni. W okresie międzysesyjnym jako organ wykonawczy gminy wydałem jedno pełnomocnictwo dla pani adwokat Olgi Gardulskiej. W okresie międzysesyjnym jako organ wykonawczy wydałem 6 upoważnień. Pierwsze dotyczące upoważnienia dla pana Mariusza Repelowicza, audytora wewnętrznego do przeprowadzenia audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Rawce Zdroju za rok 2020. Pełnomocnictwo dla pana Adama Jaszczyka, inspektora Wydziału Geodezji Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami do reprezentowania gminy Rawka Zdrój w trakcie czynności ustalania przejęcia przebiegu granic nieruchomości w pasie drogowym przy ulicy Gancarskiej. Upoważnienie naczelnikowi Wydziału Kontroli do kontroli Miejskiej Komisji Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i pełnomocnictwo dla biura projektowego Adam Kryczyk. Pełnomocnictwo dla pani mecenas Natalii Wabik w sprawie spółki APIS. Pełnomocnictwo dla pani mecenas Natalii Wabik w postępowaniu sądowym przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym. Zastępstwo procesowe skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Rawce Zdroju nr 10/63/19 z dnia 26 czerwca 2019 roku. W wyżej wymienionym okresie wydałem 3 zarządzenia wewnętrzne burmistrza jako kierownika. Powołanie komisji przetargowej na zadanie pod nazwą świadczenie powszechnych usług pocztowych na przesyłki pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym w 2021 roku dla Urzędu Miejskiego w Rawce Zdroju. Powołanie komisji przetargowej na zadanie pod nazwą ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności gminy Rawka Zdrój, ubezpieczenie pojazdów oraz ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczych straży pożarnej. Powołanie komisji przetargowej na zadanie pod nazwą dostawa wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do szkół w ramach projektu Zaangażowana Szkoła, podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów oraz wsparcie dzieci mających szczególne potrzeby edukacyjne i społeczne w szkołach publicznych gminy Rawka Zdrój. Informacje na temat realizacji ważniejszych spraw prowadzonych przez Wydział Geodezji Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami. Udział geodezyjny w czynnościach ustalenia zajętości pasa drogowego przy ulicy Gancarskiej. Na dzisiaj jest przygotowane podpisanie aktu notarialnego dotyczącego
nabycia działek w Ponicach. To, cośmy kiedyś tam mówili, zajętych pod drogę. Dzisiaj również podpisanie... przepraszam. Podpisanie umowy notarialnej w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym zakładu wodociągów i kanalizacji. Przygotowanie trzech umów dzierżaw na park linowy na bulwarach, cmentarz w Ponicach oraz pawilon handlowy na Alei Tysiąclecia. Podpisanie umowy użyczenia pomieszczeń biurowych OPS-u na potrzeby zasiłków rodzinnych. Dwie decyzje dotyczące zajętości pasa drogowego, 15 decyzji związanych z lokalizacją infrastruktury technicznej w drogach, 2 projekty organizacji ruchu i rozwiązań projektowych, 39 uzgodnień w sprawach dotyczących na potrzeby Wydziału Architektury, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Zabytków, na korzystanie z dróg publicznych, 2 decyzje podziałowe, 10 numerów porządkowych dla budynków i odpowiedzi na pisma, które zostały wysłane z Wydziału Geodezji. Natomiast w powyższej wymienionym okresie zostały przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego przez Wydział IRG. Zakończono postępowanie na kompleksowe zimowe utrzymanie na terenie miasta Rabka-Zdrój oraz zimowe utrzymanie przejezdności na terenie Sołec, Kabówka, Ponice w 2020-2021 roku. Zadanie zostało podzielone na 7 części. Umowy zostały podpisane. Zimowe utrzymanie na terenie miasta Rabka-Zdrój z zakładami komunalnymi, zimowe utrzymanie wodników oraz ciągów pieszych na terenie miasta Rabka-Zdrój z firmą Kośmider, zimowe utrzymanie przejezdności na terenie dzielnicy Słone z firmą usługową Wójciak, zimowe utrzymanie przejezdności na terenie dzielnicy Zaryte z firmą Jurtex, zimowe utrzymanie na terenie Sołectwa-Ponice firma Marko, zimowe utrzymanie przejezdności na terenie Sołectwa-Chabówka firma Jurtex. Kwestia Ponic, tam podałem firmę Marko. Proszę mieć świadomość tego, że mimo że firma wygrała, nie przystąpiła do podpisania umowy, odmówiła podpisania umowy i wtedy ogłoszony został kolejne postępowanie na utrzymanie, zimowe utrzymanie w sołectwie Ponice i to zadanie zostało rozstrzygnięte i odśnieżać na terenie Ponic będzie pan Adam Ponicki. W chwili obecnej ogłoszono postępowanie na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej gminy Rabka-Zdrój, ubezpieczenie komunalne oraz ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczych straży pożarnych. Następnie dostawa wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych dla szkół. W ramach projektu zaangażowano szkoła, podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów oraz wsparcie dzieci mających szczególne potrzeby edukacyjne i społeczne w szkołach publicznych gminy Rabka-Zdrój. Zadanie zostało podzielone na 4 części. Pierwsza część to jest dostawa sprzętu komputerowego, druga dostawa programów komputerowych, trzecie dostawa pomocy dydaktycznej i czwarte dostawa mebli. Dostawa sprzętu komputerowego, zostały złożone 2 oferty. Tronus Polska na kwotę 1 111 426 zł z gwarancją na 2 lata oraz przedsiębiorstwo handlowo-usługowe BMS na kwotę 530 159 zł 5 groszy i tutaj również termin gwarancji wydłużony był o 2 lata. Na część drugą, dostawa programów komputerowych, zostały złożone 4 oferty. Pierwsze to jest wydawnictwo zaopatrzenie szkolne Królex na kwotę 45 555 zł 51 groszy. Drugie Tronus Polska na kwotę 150 367 zł 50 groszy. Moja szkoła
trzecia oferta na kwotę 38 125 zł 5 groszy. Grzegorz Król na kwotę 47 493 zł 95 groszy. To były te oferty. Na część trzecią, dostawa pomocy dydaktycznych, zostało złożonych 7 ofert. Tronus Polska za kwotę 239 450 zł 25 groszy. Edukarium za kwotę 168 405 zł. Tesoria Marzena Pałczyńska za kwotę 179 331 zł 40 groszy. Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe Hydro za kwotę 153 400 zł. Piąta oferta Moje Bambino za kwotę 199 903 zł 5 groszy. ABC Szkoły za kwotę 162 215 złotych 46 groszy i Nowa Szkoła Spółka ZOO za kwotę 177 930 zł. Wszystkie firmy zaproponowały też wydłużony termin gwarancji do 2 lat. Dostawa mebli, tutaj wpłynęły 3 oferty. Tronów Polska za kwotę 150 480 złotych 60 groszy. Drzewiarz BIS za kwotę 40 631 złotych 82 grosze. Przedsiębiorstwo handlowo-produkcyjne ACMA za kwotę 31 864 złote 38 groszy. Przeprowadzono negocjacje w trybie zamówienia z wolnej ręki w formule in-house z zakładami komunalnymi na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości z terenu gminy Rawka Zdrój na okres do 30 czerwca 2021 roku. Przeprowadzono negocjacje zamówienia z wolnej ręki w formule in-house z zakładami komunalnymi na opróżnianie koszy ulicznych na terenie miasta i gminy Rawka Zdrój w 2021 roku. Przeprowadzono negocjacje w trybie zamówienia z wolnej ręki w formule in-house z zakładami komunalnymi, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości z terenu gminy Rawka Zdrój w grudniu 2020 roku. Przeprowadzono negocjacje w trybie zamówień z wolnej ręki w formule in-house z Pocztą Polską na świadczenia powszechnych usług pocztowych na przesyłki pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym w 2021 roku dla Urzędu Miejskiego w Rawce Zdroju. Postępowanie o udzielenie zamówień publicznych prowadzone w trybie zapytania ofertowego realizowanego przez Wydział IRG. Już nie mam dużo. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom wyłapywanym z terenu gminy Rawka Zdrój. Schronisku dla bezdomnych zwierząt w 2021 roku. Wykonywanie zabiegu sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych z terenu gminy Rawka Zdrój w 2021 roku. Wykonanie usługi bieżącego utrzymania i konserwacji fontanny muzycznej przed kawiarnią zdrojową w miejscowości Rawka Zdrój w 2021 roku. Świadczenie usług weterynaryjnych, w tym zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. Wykonanie usługi konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Rawka Zdrój w 2021 roku. Wykonanie robót budowlanych dla zadania poprawy bezpieczeństwa pieszych na istniejącym przejściu dla pieszych zlokalizowanym na drodze krajowej 28 w miejscowości Rawka Zdrój, zarytem konkretnie. Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej dla ekspertyzy technicznej willi warszawianka zlokalizowanej w Rawce Zdroju. Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej dla ekspertyzy oraz ekspertyzy technicznej zabytkowej willi Lilianna. Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej oraz ekspertyzy technicznej zabytkowej willi Krzywoń. Utrzymanie czystości wskazanych terenów na obszarze gminy Rawka Zdrój, odbiór, transport i unieszkodliwianie
przeterminowanych leków oddawanych przez mieszkańców do aptek na terenie gminy Rawka Zdrój w 2021 roku, świadczenie usług weterynaryjnych, w tym wykonywanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych z terenu gminy Rawka Zdrój oraz zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt z terenu gminy Rawka Zdrój w 2021 roku. Ponadto wyżej wymienionym okresie zajmowałem się następującymi sprawami. Uczestniczyłem w wideokonferencji w sprawie realizacji projektu pod nazwą Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii małopolskiej. Spotkałem się z panem Skrzypczakiem z Akademii Progress Tour w sprawie biegów górskich. Proponowany termin organizacji wiosna przyszłego roku. Uczestniczyłem w wideokonferencji ze starostą nowotarskim. Spotkałem się z panią Zdanowską, małopolską konserwator zabytków. Uczestniczyłem w spotkaniu w sprawie z projektantem planu. Pod Grzybkiem w Parku Zdrojowym odbył się bieg dla chorego dziecka Jasia. Uczestniczyłem w forum wójtów i burmistrzów online. Uczestniczyłem w rozstrzygnięciu konkursu List do Świętego Mikołaja organizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Rawce Zdroju. Spotkałem się z dyrektorem PKP w Krakowie w sprawie przejść kolejowych w części Zaryte. Spotkałem się z dyrektorem Euroregionu Tatry i spotkałem się z wojewodą małopolskim i marszałkiem województwa małopolskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie burmistrzu. Czy ktoś do sprawozdania międzysesyjnego ma pytanie? Do pana burmistrza? Nie ma. Proszę państwa, w związku z tym przystępujemy do realizacji punktu trzeciego porządku obrad, a więc podjęcie uchwał na wniosek burmistrza. Zajęlibyśmy się teraz projektem uchwały 129, którą państwo, jak wspomniałem na wczorajszym komisji, znacie i tam chodzi tylko o zmianę słowa nie zakłady, tylko zakład wodociągu i kanalizacji. Przez to, że był ten błąd, notariusz nie mógł uwzględnić tego przekazania. W związku z tym, żeby nanieść tą korektę, musimy zmienić uchwałę. Jeżeli państwo przyjmiecie tą uchwałę ten dzisiaj, to wobec tego traci moc uchwała 26 28 października 2020 roku, a będzie obowiązywać obecnie. Czy do uchwały 129 macie państwo pytania? Nie ma. Przystępujemy do głosowania. Pan Marek Cipiński. Jestem za. Pani Małgorzata Hoi. Jestem za. Pani Katarzyna Karkula nieobecna. Pani Aleksandra Kopel. Jestem za. Pan Dariusz Krzysztof. Jestem za. Pan Jan Fatyra. Jestem za. Pan Jacek Latawiec. Jestem za. Pani Dorota Majewczyk. Jestem za. Pan Piotr Stak. Za. Pan Paweł Rogowiec. Jestem za. Pan Robert Skipiała. Za. Pan Michał Skobron. Za. Pani Józefa Śmietana. Jestem za. Pan Rafał Witowicz. Jestem za. I Piotr Żółtek również za. Wszyscy jednogłośnie jesteśmy za, czyli 14 głosów za. Czyli uchwała 129 została podjęta jednogłośnie. Proszę. Przystępujemy do podpunktu drugiego w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu gminy Rawka Zdrój. Czy w tej sprawie państwo chcieli zabrać głos? Nie, ja mam. Proszę bardzo. Do pana przewodniczącego. Czy to tak długo trwało i nagle się jak udało zrobić po naszej wizycie? Wszystko jest terminizm, jest żaden termin został przekroczony. Nie, ale pan, ja teraz panu zarzucam opieszałość, a pan nie zarzuciła, minął już ponad rok. Nie odniósł się pan do tego w ogóle. Dobrze. Drogi panie, w międzyczasie zostało uchwalone jeszcze 14 statutów sołectw i osiedli. Ale osiedla to gmina. Wszystko jest gmina. Przewodniczący komisji, no to sporządziła to pani Beata. Uzasadnienie, to jest pani Beata podpisała, uzasadnienie to pan wojewoda odrzucił. Co za to jest uzasadnienie? Czyta pan to uzasadnienie? To się no do tego statutu uzasadnienie.
Co jest napisane? Jak do czego? Udaje pan głupiego? A komuś pan coś zarzuca? Mieliście, nie, no, jak z panem żadnym się nie zajmuje. Dariusz, żadnym się zajmuje. Chcę coś wyjaśnić, bo ja było mi zarzucone głowę. Ty spółkę mnie tam tutaj nie wciągniesz. No właśnie. Nie. Chcę usłyszeć od pana konkretną uzasadnienie. Dlaczego tak długo komisja trwała? Wszystko jest porządne. Mieliście przygotowane? Nie. Mieliście to przygotowane, ja panu powiem łaskawo, panie. Mieliście to przygotowane przez panią mecenas, bo jak ja jeszcze prowadziłem, było zgłoszone od pana burmistrza, że mieliście... Drogie panie, statut przygotowany przez panią mecenas był troszkę inny. I co pan tam zmienił? No, się pan wczyta, wiemy... No dopiero dzisiaj dostałem, bo był, kiedy był... Dobrze. Proszę państwa, te nieścisłości powinniśmy sobie wyjaśnić pan wczoraj na komisji. Nie, ponad rok, nie? Panie Darku, powinniśmy sobie to wczoraj wyjaśnić. Tak się zachowuje normalnie. Mam prawo się proszę bardzo. Pan też pośmiewa się z innych starszych osób od pana. Bardzo proszę o spokój. Co będę panie Darku, bardzo pana proszę. Po co mają nas ludzie oglądać, że się po prostu... Żeby słyszeli, że ktoś nic nie robi. Dobrze. Proszę bardzo, czy jeszcze w tej sprawie ktoś? Nie ma. Przystępujemy do głosowania. Proszę. Czyli głosujemy na projektu uchwały nr 136 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu gminy Rawka-Zdrój, projekt uchwały 130. Pan Marek Ciepliński. Wstrzymuję się. Pani Małgorzata Hoim. Jestem za. Pani Katarzyna Karkula, nieobecna. Pani Aleksandra Koper. Wstrzymuję się. Pan Dariusz Krzysztof. Wstrzymuję się. Pan Jan Papyra. Jestem za. Pan Jacek Latawiec. Jestem za. Pani Dorota Majerczyk. Jestem za. Pan Piotr Ptak. Jestem za. Pan Paweł Rogowiec. Wstrzymuję się. Pan Robert Skupiała. Pan Michał Skowron. Za. Pani Józefa Śmietana. Jestem za. Pan Rafał Wójtowicz. Za. I Piotr Żółtek. Za. 4 głosy wstrzymujące się. Czyli 10. 10 głosów za. Czyli mamy jednolity tekst statutu gminy Rawka-Zdrój przyjęty do realizacji. I do najszybciej, czy on jest ogłoszony na BIP-ie dokładnie, czy będzie? Będzie, dobrze. Proszę, w takim razie przystępujemy do podpunktu 4, 3. Do analizy projektu uchwały w sprawie przystąpienia gminy Rawka-Zdrój do Związku Euroregionu Tatry. Jest to projekt uchwały po zmianie. Tak jak wspominałem, wprowadzono tylko dodatkowe słowa. Gmina Rawka-Zdrój przystępuje jako członek zwyczajny do stowarzyszenia pod nazwą Związek Euroregion w cudzysłowie Tatry z siedzibą w Nowym Targu. Paragraf 2. Gmina Rawka-Zdrój przyjmuje jako wiążący statut Związku Euroregion Tatry stanowiący załącznik uchwały. Proszę państwa, po głosowaniu na komisji 11 radnych było za przyjęciem. Czy ja mogę zabrać jeszcze wypowiedź? Za przyjęciem tej uchwały, 3 się wstrzymało. Czy wobec powyższego państwo chcieliby zabrać w tej sprawie głos? Proszę bardzo, pani radna Kopter. Panie burmistrzu, chciałam tylko zapytać, bo wczoraj na komisji padło takie stwierdzenie, że to będzie złoty chyba 18 pobierane od 13 od mieszkańców. W jakiej to formie będzie? Z czego to będzie ściągane od mieszkańców? Jak to będzie? Proszę bardzo, pan burmistrz. W momencie, kiedy państwo podejmiecie uchwałę, że przystępujemy do jakiejś organizacji czy stowarzyszenia, to obowiązek wpłacenia tej kwoty spoczywa na gminie. Ale czy pan powiedział, że to mieszkańcy będą? Przeliczenie na jednego mieszkańca. Tak. Jest to opłacane w dwóch latach. W dwóch latach. Pierwsza w pierwszym półroczu, druga w drugim półroczu. Tak.
Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję. Jeszcze tutaj... Proszę bardzo, panie burmistrzu. Szanowni radni, tak jak wczoraj mówiłem, zwróciłem się z tą prośbą, żebyśmy przystąpili do Euroregionu Tatry, bo uczciwie powiem, że liczę na to również, że tak jak inne gminy, które korzystają ze środków, którymi dysponuje Euroregion Tatry, myślę, że moglibyśmy w szerszym kontekście też z tych środków korzystać. Tym bardziej, że są tam zadania realizowane, tak zwane transgraniczne, łączące między innymi czy to ścieżki rowerowe po jednej i po drugiej stronie Tatr. I myślę, że tutaj moglibyśmy też z tych środków skorzystać, a również z doświadczenia tych gmin, które należą, jak również z doświadczenia i wsparcia merytorycznego Euroregionu Tatry, które moglibyśmy wykorzystać w pracach naszej gminy. Dziękuję. Z naszego powiatu, z tego co wiem, to tylko my chyba nie należeliśmy do Euroregionu. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś? W takim razie przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały 131 po zmianie w sprawie przystąpienia gminy Rawka-Zdrój do Związku Euroregionu Tatry. Pan Marek Ciepliński. Jestem za. Pani Małgorzata Choim. Jestem za. Pani Katarzyna Kartula nieobecna. Pani Aleksandra Koper. Ja się wstrzymuję. Pan Dariusz Krzysztof. Wstrzymuję się. Pan Jan Patyra. Za. Pan Jacek Latawiec. Jestem za. Pani Dorota Majerczyk. Jestem za. Pan Piotr Tak. Za. Pan Paweł Rogowiec. Jestem za. Pan Robert Piała. Za. Pan Michał Skowron. Za. Pani Józefa Śmietana. Jestem za. Pan Rafał Kmitowicz. Jestem za. I Piotr Żółtek za. Dwa głosy wstrzymujące się, 12 głosów za. Czyli 12 głosami projekt uchwały został przyjęty i idzie do realizacji. Przystępujemy do punktu 4. Projekt uchwały 132 w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2021. Projekt ten analizowaliśmy wczoraj na komisji, zyskał pozytywną opinię, 10 za, 4 wstrzymało się. Czy w sprawie jeszcze ktoś chciałby zabrać głos? Nie. Przystępujemy do głosowania. Pan Marek Ciepliński. Wstrzymuje się. Pani Małgorzata Choim. Jestem za. Pani Katarzyna Karkula nieobecna. Pani Aleksandra Koper. Wstrzymuje się. Pan Dariusz Krzysztof. Wstrzymuje się. Pan Jan Patyra. Za. Pan Jacek Latawiec. Jestem za. Pani Dorota Majerczyk. Jestem za. Pan Piotr Ptak. Za. Pan Paweł Rogowiec. Jestem za. Pan Robert Cipiała. Za. Pan Michał Skowron. Jestem za. Pani Józefa Śmietana. Jestem za. Pan Rafał Wójtowicz. Jestem za. Piotr Żółtek za. 3 głosy wstrzymujące się, 11 za. 11 głosami pozytywnymi. Uchwała 132 przechodzi do realizacji. Przystępujemy do punktu 5. W sprawie punktu 5. W sprawie realizacji powierzenia uprawnień burmistrzowi Rawki-Zdrój, projekt uchwały 88. Wczoraj burzliwieśmy nad tym problemem dyskutowali i po analizie 14 radnych, czyli jednogłośnie Państwo zaopiniowaliście pozytywnie projekt tej uchwały. I czy w tej sprawie jeszcze chcielibyście zabrać głos? Nie, przystęp. Proszę bardzo. Pan żeby, panie przewodniczący, pan dodał, jakich uprawnień, do czego dotyczy, żeby to poszło w świat, bo tak uprawnień, to jest szeroki dobrze, dobrze, dobrze. Przewodniczący, można prosić o głos jeszcze? O co? O głos można prosić. Proszę bardzo, ale jeszcze panie Jaszy, ja dokończę ten projekt uchwały i dopiero panu oddam głos. Dobrze, bo ja
ja tylko właśnie w tej sprawie, żeby bardziej szczegółowo pierwszy raz tam projekt uchwały 88 w sprawie powierzenia uprawnień burmistrzowi Rabki-Zdroju. I teraz paragraf pierwszy. Powierza się burmistrzowi Rabki-Zdroju upoważnienie do stanowienia o wysokości cen i opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych Rabka-Zdrój, Zabornia, Rabka-Zareter, Dzawka i Ponice na podstawie artykułu 4 ust. 1 punkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej. Dziennik ustaw 2019 roku, pozycja 712 ze zmianami. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy jeszcze coś Państwo w tej sprawie? Proszę. Czy to będzie zajmował Urząd Miasta, czy Zakłady Komunalne? Te środki będą wpływać do Urzędu Miasta, czy do Zakładu Komunalnego? Do Zakładu Komunalnego. Do naszej spółki, tak. I Zakłady Komunalne na koniec marca przedstawią jak raport z poprzedniego roku, nie? Czy chodzi mi o... O wszystkie wydarzenia, które mamy. To znaczy, to jest coś, co będzie zamieszczone w sprawozdaniu spółek, które otrzymujemy. Na koniec marca. I to jest do końca czerwca, tak? Natomiast, no, tak. Natomiast chciałem powiedzieć to, o czym żeśmy też już rozmawiali, że myślę, że Państwo też pewne wyliczenia znacie z tego względu, że przedstawiała poprzednio też Pani Prezes, jak to wygląda w kontekście naszych zakładów komunalnych, w kontekście cmentarzy. Jakie to były koszty, jak Państwo pamiętacie, jakie były dochody. I chcielibyśmy jeszcze projekt testacji jako radni otrzymać. Informacji. Szanowni radni, to nie dajcie mi tego upoważnienia. Decydujcie sami. Nie chcemy decydować, tylko formie informacji, żebyśmy mieli. Jak każdy mieszkanie z radni. No będzie musiał być i tak ogłoszone na BIP-ie, to i tak będzie. No ale zobaczymy, co później, jak będzie gotowy już cennik, to na pewno nie jest to tajemnicą. Nie, ja Państwu obiecałem, że prześlę Państwu tą informację w momencie, jak podejmę taką decyzję, żebyście ją Państwo mieli. Natomiast jeżeli Państwo o tym chcecie decydować, proszę wycofać dla mnie upoważnienie i proszę decydować, bo to jest... Rada może o tym bez problemu decydować. Ale panie burmistrzu, nie ma co, bośmy wczoraj zdecydowali o tym jednogłośnie i teraz nie ma o czym dyskutować. Po prostu chodzi o to tylko, że w razie jak już będzie cennik gotowy, że radni chcą wiedzieć, no to będzie i tak ogłoszony i tak będzie. Proszę, dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Pan Marek Cipiński. Ja się wstrzymuję. Pani Małgorzata Choim. Jestem za. Pani Aleksandra Kofer. Jestem za. Pan Dariusz Krzysztof. Jestem na tak. Pan Jan Patyra. Za. Pan Jacek Ratawiec. Jestem za. Pani Dorota Majewczyk. Jestem za. Pan Piotr Ptak. Za. Pan Paweł Rogowiec. Jestem za. Pan Robert Skipiała. Za. Pan Michał Skowron. Jestem za. Pani Józefa Śmietana. Jestem za. Pan Rafał Wójtowicz. Jestem za. Piotr Żółtek. Za. Jeden głos wstrzymujący się. Czyli przy 13 głosach pozytywnej uchwała 88 w sprawie powierzenia uprawnień burmistrzowi Rabki-Zdrój wchodzi w życie. Przystępujemy do podpunktu 6. W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020. W tej kwestii wszystkośmy sobie wczoraj powiedzieli. Wydanie pozytywnej opinii było 10 radnych, 2 jest przeciw i 2 wstrzymujących się. Czy Państwo, to jest tylko zmiany w budżecie za rok gminy 20? Nie mówimy o budżecie na 21. Proszę bardzo, czy ktoś z Państwa ma pytanie? Nie ma. Przystępujemy do głosowania. Pan Marek Ciepliński. Przeciw. Pani Małgorzata Choim. Jestem za. Pani Katarzyna Karkula nieobecna. Pani Aleksandra Koper. Jestem przeciw. Pan Dariusz Krzysztof. Jestem przeciw. Pan Jan Patyra.
Za. Pan Jacek Latawiec. Pani Dorota Majerczyk. Pan Piotr Ptak. Za. Pan Paweł Rogowiec. Jestem przeciw. Pan Robert Skipiała. Za. Pan Michał Skowron. Za. Pani Józefa Śmietana. Jestem za. Pan Rafał Wójtowicz. Jestem za. Piotr Żółtek. Za. 4 głosy przeciw. 10 za. Przy 10 głosach za. 4 przeciw. Projekt uchwały o zmianie w budżecie gminy na rok 2020 zostaje przyjęty. Proszę bardzo. Przyznanie do podpunktu 7 zostaje zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Rawka-Zdrój na lata 2020-2030. Myśmy analizowali wczoraj również to, pani księgowa, skarbnik dokładnie wypowiadała się. Mamy pozytywnych 11 głosów za, 3 wstrzymujących się. Czy w tej sprawie uchwały 134 państwo chcecie jeszcze zabrać głos? Przystępujemy do głosowania. Pan Olek Ciepliński. Jestem przeciw. Pani Małgorzata Choin. Jestem za. Pani Katarzyna Karkula nieobecna. Pani Aleksandra Koper. Jestem przeciw. Pan Dariusz Krzysztof. Jestem przeciw. Pan Jan Patyra. Za. Pan Jacek Latawiec. Za. Pani Dorota Majerczyk. Za. Pan Piotr Ptak. Za. Pan Paweł Rogowiec. Jestem przeciw. Pan Robert Skipiała. Za. Pan Michał Skowron. Za. Pani Józefa Śmietana. Jestem za. Pan Rafał Wójtowicz. Za. Piotr Żółtek. Za. 4 głosy przeciw. 10 za. 10 głosów pozytywnych, czyli 10 głosów za przyjęciem uchwały, 134 przy 4 głosach przeciwu. Przystępuję do podpunktu 8 w sprawie wykazu wydatków niewykasających z upływem roku budżetowego 2020. Projekt uchwały 135. Myśmy też wczoraj również tą sprawę dokładnie omówili, ten projekt uchwały. Może przeczytam tylko dla informacji, że ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. Określa się ostateczny termin dokonania każdego wydatku zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 11 radnych na komisji pozytywnie zaopiniowało, 3 wstrzymało się. Czy w tej sprawie jeszcze państwo chcieli zabrać głos? Proszę, pan radny dalej. Mam do pana burmistrza pytanie. Ta dokumentacja na kanalizację na Podhalańską to już jest zakończona, czy w trakcie, na jakim ona tam etapie, bo miała być do końca grudnia jakoś... To znaczy, ja wczoraj między innymi też o tym mówiłem, szanowni radni, że był tam taki moment, że były osoby, które tam się nie zgodziły. No i w konsekwencji tego przedłużało się nam to i mamy nadzieję, że do 30 czerwca przyszłego roku, że to ulegnie zakończeniu i że będzie można realizować to zadanie. Natomiast dlatego zostało właśnie przeniesione między innymi na niewygasy, że mieliśmy to mamy zabezpieczone te środki w budżecie na ten rok, ale w związku z tym, że nie udało się... Panie prezydencie, jakoś się to już miało w grudniu zakończyć to wszystko. No wszyscy liczyliśmy, że się zakończy. To jest to samo, co liczyliśmy, że ten chodnik na zaleceniu też, że to będzie sprawa zamknięta. No życie pokazało, że nie. Żeby się tak nie okazało, że będzie tak co roku przenoszone. Jak się ludzie sprawdzają, panie Darku, jeżeli będzie sytuacja taka, bo jeżeli chodzi o kanalizację, to sami państwo wiecie, że jeżeli ktoś nas wpuszcza na swoją działkę, to jest jego dobra wola, mówiąc krótko. Gmina nie dysponuje takimi pasami, gdzie moglibyśmy wzdłuż drogi dwumetrowymi, na przykład, gdzie moglibyśmy wzdłuż drogi
przekopać i zrobić sieci. No i w tym momencie, gdy decydujemy się, że wchodzimy na działki prywatnych właścicieli, to musimy uzyskać od nich zgodę. Natomiast ja myślę, że dobrze jest przynajmniej na razie, że jakieś tam wstępne zgody, że już są. Mam nadzieję, że to się uda dokończyć. Dziękuję. Proszę pan jeszcze. Piotr, Paweł. Takich niewygasających wydatków można by tutaj jeszcze więcej mieć, bo przecież szkoła, sala gimnastyczna w Pawłówce, stadion. Czy to się różni od tych wydatków wygasających artystów? Proszę bardzo, pani skarbnik odpowie. Tak jak szkoła Kawałce, panie radny, to ona przy wieloletniej prognozie finansowej, to ona już zaplanowała też w budżecie i w projekcie budżetu na 2021. A te zadania, które teraz poszły na wydatki niewygasające, to tych zadań nie mamy w projekcie budżetu 2021. Jeżeli chodzi o stadion, można by było dać na niewygasy, ale tam jest dofinansowanie zewnątrz, Ministerstwa Sportu i wtedy musielibyśmy własne środki w dniu dzisiejszym założyć za ministerstwo proszę, to jest proszę spokojnie. Te wydatki, w dniu dzisiejszym, a przyjdzie uchwała, to my tę kwotę wydatków niewygasających przekazujemy z naszego konta na inne konto wyodrębnione. I te pieniądze po prostu sobie już siedzą. I czekają na realizację. Proszę bardzo. Ale w prawie w budżecie ich nie ma, czyli w związku z tym praktycznie mogą być w ogóle w zeszłym roku nie zrobione. Ale są w planie wydatków niewygasających. Tak, ale to już jest od roku chyba. Te wszystkie inwestycje, które tu są wpisane, to są już od roku praktycznie wpisane. I tylko są przesuwane, cały czas są przesuwane i przesuwane. A w międzyczasie się wprowadza inne zadania do budżetu. I się je wykonuje. Nie bardzo rozumiem. Proszę powoli zadać pytanie. To jest tego, co wiem, jeżeli wchodzę w temat jeszcze pod Podhalańskiej ulicy, to wiem, że radny sam osobiście chodził po mieszkańcach i prosił o zgodę. I prosił o zgodę, żeby wyrazili zgodę i zbierał te zgody. Pani czyli ze swojej strony wszystko załatwiono. Pani radna, jak były wszystko i byłyby wszystkie zgody i wszystkie uzgodnienia, to pieniądze w budżecie w tym roku są, zadanie by się zakończyło, wypłaciło. Ale nie ma do końca tego zadania jeszcze skończonego. Dlatego zaplanowane jest to w wykazie wydatków niewygasających i te pieniądze nikt do 30 czerwca nie zabierze na coś innego, bo te pieniądze będą czekać na termin zakończenia realizacji tej inwestycji. To może inaczej pani skarbnik, może pan burmistrz odpowie. W takim razie co jeszcze jest potrzebne, żeby ten projekt zakończyć? Ile zgód jeszcze trzeba? Ile na przykład? Tam jest teraz kwestia wykonania dokumentacji. Trochę inaczej niż było zaplanowane. Tak, tak. Czyli jest możliwość i szansa, że do przyszłego roku w czerwcu może to przejść. Na to liczymy. Tak. Natomiast mogę jeszcze, panie przewodniczący, szanowni radni, to co tutaj jest na tych środkach niewygasających, jeżeli państwo podejmiecie uchwałę, to o czym pani skarbnik tu zaczęła mówić, to nie ma opcji, że te pieniądze gdziekolwiek indziej się znajdą. Nie ma. To są pieniądze znaczone na te konkretne zadania. To rozumiemy, panie burmistrzu. To chcielibyśmy, żeby te środki niewygasające, te zadania z tej listy były w końcu zrobione, a nie przekładane. Bo tak jak mówię, wprowadzane są do budżetu coraz to nowe zadania, które się robi na bieżąco. Dobrze. Chwileczkę, panie Robercie. Panie Robercie, spokojnie. Na pan garantu, że zadania się przenosi. Ale panie Robercie, prawdę proszę, nie udzielanie. Panie Darek, bardzo was proszę. Prawda w oczy kończy. Bardzo was proszę. No to naprawdę. Nie głosu, ale nie panie Darku, po co? Nie, kolega radny mnie zmusza do tego, że zacznę wyliczać. Nie udzieliłem nikomu głosu jeszcze. Pan burmistrz miał skończyć i nikt jeszcze nie udzielił nikomu głosu. Proszę bardzo. Szanowni radni, jeżeli chcecie, mogliście do każdego zadania odnieść, tak jak to mówiłem wczoraj, jeżeli uważacie to za potrzebne i ważne. Omawiane każde jedno zadanie. Natomiast proszę mi wierzyć, że z naszej strony jako urzędu robiliśmy wszystko, żeby to zostało zakończone. No życie pokazało, że po prostu się nie udało. Dobrze, w takim razie przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały 135 w sprawie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020. Proszę bardzo. Pan Marek Cipiński. Za. Pani Małgorzata Choi. Jestem za.
Pani Katarzyna Karkula nieobecna. Pani Aleksandra Koper. Wstrzymuje się. Pan Dariusz Krzysztof. Wstrzymuje się. Pan Jan Patyra. Za. Pan Jacek Latawiec. Pani Dorota Majerczyk. Pan Piotr Ptak. Za. Pan Paweł Rogowiec. Wstrzymuje się. Pan Robert Skipiała. Za. Pan Michał Skowro. Za. Pani Józefa Śmietana. Jestem za. Pan Rafał Wójtowicz. Za. Piotr Żółtek. Za. 3 głosy wstrzymujące się, 11. 11 głosami pozytywnie została zaopiniowana uchwała 135 i przechodzi do realizacji. Przy 3 głosach wstrzymujących się. Tak. Przystępujemy do podpunktu 8 w sprawie Teraz punkt 9. Podpunkt 9 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wskazanym grupą przedsiębiorców, których płynność finansowa ulega pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. I czy mam czytać tekst tej uchwały, czy przecież wczoraj analizowaliśmy i ona zyskała pozytywną opinię 11 radnych czy 2 wstrzymujących się. Czy do projektu uchwały 137 ktoś z Państwa ma pytanie? Proszę bardzo, pan Ciepliński. Czy można byłoby w paragrafie 1 zmienić w okresie od 1 stycznia do ostatniego dnia marca 2021? Pytanie jest do kogo? Do pani... Do pana burmistrza. No jestem autorem tego. Pan jest autorem? Proszę uprzejmie. Znaczy powiem tak, nie wiemy co będzie dalej, to jest pierwsza sprawa. Druga rzecz, na spotkaniu z wojewodą, które miało miejsce, wojewoda powiedział tak, że są środki przeznaczane dla przedsiębiorców i osób prowadzących działalność, natomiast uważam, że to, co stało się w tym ostatnim czasie i dzisiaj wiemy, że będzie to do 18 stycznia, stąd między innymi zaproponowałem ten jeden miesiąc. Natomiast co będzie dalej, też nie wiemy. Można taką uchwałę podjąć dalej, natomiast jeżeli będzie to tak samo jak i ten okres, to musimy i tak znaleźć środki, które już mamy w jakiś sposób zaplanowane, a one do nas, do budżetu nie wpłyną. Ja na dzień dzisiejszy proponuję to w tym kształcie. Ja złożę wniosek do przegłosowania, może radni też mogliby tutaj się skłonić nad tym, żeby jednak na te 3 miesiące, bo sam pan burmistrz teraz podkreślił, że nie wiadomo jaka będzie sytuacja, a to może pomóc. Ja wiem, że są inne też pomocy dla przedsiębiorców, ale skoro jest taka uchwała przez pana burmistrza zrobiona, to uważam, że nie stoi na przeszkodzie, żeby zmienić na te 3 miesiące. A teraz z informacji, które mi w tej chwili wpłynęły, wiem, że w 99% pan premier Morawiecki jednak da pieniądze samorządom tutaj na walkę z Także uważam, że no nic by nie stało na przeszkodzie, jeżeli byśmy mogli włożyć przedsiębiorcom na 3 miesiące, to będzie taka no, pomoc już bardzo dobra. Czy pan na rękę z tym przyrobiący? Panie radny, ja powiem tak, to jest mój projekt uchwały i projekt uchwały ten mogę zmienić tylko ja. Natomiast państwo jedynie możecie to albo przyjąć, albo odrzucić. Jeżeli będzie, czy na sesji, czy kiedykolwiek, wasz projekt uchwały, możecie go dowolnie zmieniać. Natomiast tu prosiłbym albo zająć stanowisko, albo na tak, albo na nie. Dziękuję. Proszę bardzo, pani radna. Proszę. Ja mam pytanie do pana burmistrza w tym momencie. Czy jest szansa, że wszyscy przedsiębiorcy, którzy złożą oświadczenia,
będą zwolnieni, czy tylko będzie po prostu wybiórczo na podstawie oceny i po prostu oświadczenia, którego składają. Można byłoby się uspokoić, gdyby na przykład była szansa taka, że wszyscy na ten miesiąc zostają zwolnieni. Proszę zaraz. Czyli tak, jeszcze raz powtórzę to, co powiedziałam na początku. Rozmawiając z tymi ludźmi, powiedzieli, że taka pomoc dla nich to jest naprawdę mała pomoc, bardzo mała pomoc w sytuacji, w jakiej się znajdują. A druga sprawa, bo pan powiedział, że praktycznie ta uchwała powstała, zredagował ją pan na podstawie jakiegoś przepisu, który przyszedł kupić, tak? Który możemy zobaczyć. Ale pan jest podany pod ustawę. Nie, macie pierwszy. Proszę bardzo. Proszę, ostatnie słowo, pan burmistrz. Panie radny, szanowni radni, to jest tak, że najprawdopodobniej, na pewno nie dotknie to wszystkich, że wszyscy będą zwolnieni. Jest rozporządzenie, które mówi jasno, do jakiej grupy osób to jest skierowane. Tak. Nie, zresztą tam mamy, tak, my tam załączyliśmy ten. Dlatego, panie burmistrzu, może zamiast dwóch uchwał, jedna uchwała mówiąca tylko o przesunięciu dla wszystkich na przykład tego terminu, nie, prawda? A nie zwolnieniu tego jednego miesiąca. Może to by lepiej dla nich było, korzystniejsze w tym momencie, prawda? Może w tym momencie przesunięcie płatności. Korzystniejsze jest chyba, jak się ich zwolni, nie? Ale to jest przesunięcie. Proszę państwa, bardzo proszę o odpowiedź. Pani skarbnik odpowie pani radnej. Proszę. Bo tak, najpierw jeszcze bym chciała panu Markowi odpowiedzieć, bo tam pan Marek mówił, żeby jeszcze styczeń przesunąć. Tak. Ale styczeń to jest następna uchwała, gdzie jak pan burmistrz przygotował projekt o zwolnieniu. Czyli tak jak to było, tak jak było umorzone, zwolnienie po prostu płatności. Dlatego nie było przygotowywane do przesunięcia terminu płatności stycznia, bo w kolejnej uchwale jest zwolnienie. Przepraszam, ja się może źle wyrażę, bo mi chodzi o zmianę w zapisie w paragrafie pierwszym, w okresie od 1 stycznia do ostatniego dnia marca zwalnia się z podatku od nieruchomości gruntu, budynku lub innych części. Ale nie, no ale wie pan, trzeba tym też powiedzieć, że jeżeli samo zwolnienie z podatku od nieruchomości tych przedsiębiorców, którzy są wymienieni, te grupy w tym rozporządzeniu ministra finansów, to jest miesięcznie około 100 tysięcy złotych. Jeżeli byśmy zwolnili cały kwartał, no to jest około 300 tysięcy. Wiadomo, że to musimy gdzieś poszukać po stronie wydatkowej. To inaczej może. Ja zapytam, a czy chwileczkę jeszcze chwileczkę pani radna nie skończyła. Pani, przepraszam najmocniej, stosujmy się do jakiejś. Pani radna, proszę. Proszę nie krzyczeć, panie przewodniczący. No nie, bo pani wchodzi w głos, nie wiadomo dlaczego. To jest dyskusja. Nie, dyskusja jest inna, a teraz jest pani odpowiada księgowa, a pani non-stop wtrąca się. Nie non-stop, tylko proszę bardzo, pani księgowa odpowiada, ale za chwilę udzielę pani głosu. Jeszcze panu też. Jest do stycznia już mamy i tak jak tutaj pan burmistrz mówił, było mówione już, że ta uchwała tylko daje po prostu zwolnienie dla tych przedsiębiorców, gdzie teraz w okresie pandemii mają zamknięte tą działalność, nie mogą tej działalności wykonywać. Bo ci, którzy cały czas. Ale to jest prawie 80%. O Boże. No nie wiem, bo podatek od nieruchomości, pani radna, miesięcznie wpływa około 400 tysięcy, a w tym 100 tysięcy to dotyczy wynajmu. No tak, 1/4. Dobrze, ale tak jak mówię, pani skarbnik, ci ludzie płacą nie od wczoraj, nie od roku, tylko od iluś lat pieniądze do miasta. Czyli też oczekują jakiegoś swoją stronę ukłonu. Prawda, panie burmistrzu, też czekają na to, żeby jednak im pomóc w tym trudnym okresie. Dlatego mówię, to nie jest, oni nie płacą w tym roku, w zeszłym roku, oni płacą od 20 lat, od 15 lat. To nie są podatki, które nagle teraz płacą. Możemy zwolnić, możecie dać, tylko musimy drugą stronę poszukać. Czy schodzimy z kolei inwestycji, czy po prostu w wydatkach bieżących gdzieś ograniczamy tą kwotę. To jest dyskusja po prostu, no można to zrobić, nie? Tylko cały czas walczymy o uzdrowisko, panie burmistrzu. Prawda jest taka, że chcemy ściągnąć turystów. Jeżeli bazę hotelową i gastronomiczną zabijemy, to w tym momencie leżymy i tak. Nie pomoże nam ani świeże powietrze, ani parkometry, ani nic praktycznie, bo leżymy i tak leżymy. W tym momencie nie mamy pieniędzy z turystów, bo wszystko stoi. Bo ludzie się naprawdę pozamykają. Naprawdę się pozamykają, bo nikt nie będzie brał kredyt na kredyt, żeby przeżyć. Dobrze, pan Skipia. Proszę państwa, jest ta uchwała, proszę czytać uzasadnienie.
Jest tam wyraźnie powiedziane, co, jak i tak dalej. I nie byłoby tej dyskusji, gdybyście przeczytali to. Dziękuję. Proszę Państwa, przystępujemy do głosowania. Kto? Panie Marku, kończymy dyskusję, bo to się będzie ciągło. Panie Marku, ad vocem czego? Przepraszam, czego ad vocem? Do zarzutu pana radnego Roberta, no, nie że nie ze zrozumieniem uchwały. Nie, do pana radny, przepraszam, mam prawo się odnieść do tego, bo to jest zarzut. Ja czytam ze zrozumieniem, pan radny Robert, pan radny Robert Sikiała powinien też ze zrozumieniem słuchać, że ja wnioskowałem poprzednio, że nie ten był na 70. Teraz jest dyskusja, panie Robercie. Ja się od tego uchwały. Że bez zrozumienia ktoś tutaj nie czyta. Dobra, dość, to są już incydenty. Proszę bardzo, przystępujemy do głosowania. Będziecie się sprzeczać sami z powrotem. Ale panie Marku, czy będziecie robili wymówkę słowa? Bo widzę, że są równiejsi w udzielaniu tutaj głosu. Nie, zawsze panu udzielę głosu. Zawsze udzielę panu głosu, tylko... Panie przewodniczący, ale cały czas się przerywa. No to nic nie mam tu przerywane, jeżeli chcę się odnieść, nie mogę, bo już trzeba kończyć dyskusję. To jest kwestia naprawdę. Odniósł się pan już do tego punktu dokładnie. Pan zabrał razy głos. No, głosujemy, proszę bardzo. Głosowanie nad projektem uchwały nr 137. Tak, pan Marek Ciepliński. Ponieważ chodzi mi to o tych, chociaż na ten miesiąc jestem za. Pani Małgorzata Choin. Jestem za. Pani Aleksandra Koper. Jestem, wstrzymuję się. Pan Dariusz Krzysztof. Jestem na tak. Pan Jan Patyra. Za. Pan Jacek Ratawiec. Jestem za. Pani Dorota Majerczyk. Jestem za. Pan Piotr Ptak. Za. Pan Paweł Rogowiec. Jestem za. Pan Robert Skikiała. Za. Pan Michał Skowron. Za. Pani Józefa Śmietana. Jestem za. Pan Rafał Gitowicz. Piotr Żółtek. 2. 1 głos wstrzymujący się. 13 głosów na tak. 13 na tak, 1 wstrzymujący. 13 radnych pozytywnie i 1 wstrzymał się. Projekt uchwały zostaje podany do realizacji. Przystępuję do podpunktu 10 w sprawie przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorców, których płynność finansowa do pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych. I tu ta uchwała mówi o przesunięciu płatności rat podatku. Tamta uchwała była o umorzeniu w jednym miesiącu. Ta jest o przesunięciu. W związku z tym to również analizowaliśmy. Za przyjęciem tej uchwały było 11 radnych. 2 wstrzymało się od głosu. Czy w tej sprawie Państwo chcą zabrać jeszcze głos? Proszę pan Paweł. Mam tylko takie pytanie, czy przedsiębiorca może skorzystać z tego dokładnego miesiąca i z tych 2 miesięcy przesunięcia? Tak. Proszę bardzo. Przystępujemy do głosowania. Pan Marek Ciepliński. Jestem za. Pani Małgorzata Choin. Jestem za. Pani Aleksandra Koper. Wstrzymuję się. Pan Dariusz Krzysztof. Jestem za. Pan Jan Fatyra. Za. Pan Jacek Ratawiec. Jestem za. Pani Dorota Majerczyk. Jestem za. Pan Piotr Ptak. Za. Pan Paweł Rogowiec. Jestem za. Pan Robert Skipiała. Za. Pan Michał Skowron. Za. Pani Józefa Śmietana. Jestem za. Pan Rafał Wójtowicz. Jestem za. Piotr Żółtek. Za. 1 głos wstrzymujący się. 13 głosów za. Radnych za. 1 wstrzymujący się. Projekt uchwały został przyjęty do realizacji. Proszę Państwa, przystępujemy do podpunktu 11 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Rawka-Zdrój. Proszę Państwa, wczoraj również analizowaliśmy
9 radnych było za pozytywnym przyjęciem, było pozytywnie ustosunkowanych do opinii i 1 głos przeciw i 3 wstrzymujące się. Proszę Państwa, dokładnie my omawiali tą prognozę. Jeżeli ktoś jeszcze ma jakieś wątpliwości, proszę. Pani, do pani będzie do kogo? Do pani księgowej czy do pana burmistrza? Pani Olu. Przepraszam, mam pytanie w związku z uchwałą. No. Mogę zadać pytanie do pana burmistrza, prawda? Panie burmistrzu, mam pytanie, ponieważ mam trochę wątpliwości, bo na tej pierwszej stronie tej uchwały jest tu dużo paragrafów dotyczących upoważnienia pana do pewnych rzeczy. Niestety, odniosłam takie wrażenie, że dając taką swobodę panu i upoważniamy pana do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, dokonania limitów zobowiązań, przenoszenia kwot, że tak powiem, duże upoważnienia dla pana, bardzo duże upoważnienia finansowe, łącznie z tym, że pan również upoważnia kierowników jednostek organizacyjnych też do zaciągania zobowiązań. Mam wątpliwości, może się mylę oczywiście, jak zwykle koledzy mówią, że mam dużo do powiedzenia i nie zawsze mówię dobrze, ale może nie. W każdym bądź razie mam wątpliwości, czy w tym momencie rada będzie w ogóle potrzebna, skoro nas się w pewnym momencie odsuwa od pewnych finansowych spraw i przekazuje się panu, upoważnia się pana do wielu rzeczy, czy faktycznie rada będzie miała w ogóle jakiś głos w tej kwestii. To jest moje pierwsze pytanie. Dziękuję. Pan czy pani skarbnik? Może ja będę powiem, a później prosimy panią skarbnik o uzupełnienie. Najlepiej na przykład. Szanowna pani radna, szanowni radni, wygląda to najczęściej tak, jak państwo wiecie, że pojawiają się czasami możliwości złożenia dokumentów o zadania, o pieniądze zewnętrzne i wtedy trzeba między innymi zadeklarować, że gmina wyłożyła również własne środki i głównie dotyczy to takich spraw. Co do naczelników, tak jak to pani powiedziała, jak najbardziej, ale proszę mi wierzyć, że naczelnicy też nie zaciągają zobowiązań, bo myślę, że tu pani skarbnik zaraz powie, że jest to po ustaleniu z nią i po rozmowach bardzo często ze mną, bo nie ma inaczej. I proszę zwrócić uwagę, że nawet jeżeli coś takiego jest, ja z tym wszystkim przychodzę na sesję i za każdym razem wszystkie te ewentualnie, czy to zadeklarowane środki, czy zadania, które chcemy realizować, o tym mówię na sesji. Nigdy nie ma czegoś takiego, że jest to robione jak i poza radnymi. Ja zresztą sobie nie wyobrażam takiej rzeczy po prostu, że mogłoby być coś takiego zrobione. Ale prosiłbym pani skarbnik jeszcze powiedzieć, jeżeli chodzi o podstawę też prawną, bo to jest jeszcze druga sprawa. Szanowni radni, nawiązując tutaj do pytania, co pani radna, oczywiście, że jesteś nam potrzebny, nic bez was nie zrobimy i bardzo dziękujemy za tą współpracę, która teraz jest. Te uprawnienia, które pan burmistrz teraz ma, tam pani radna mówi, że jest 6 milionów na pierwszej stronie do zaciągania, które jest niezbędne do zapewnienia ciągłości działania gminy. I później jest też upoważnienie przekazane kierownikom. To nawet jest upoważnienie nie przekazane naczelnikom naszych wydziałów, tylko kierownikom jednostek budżetowych, czyli dyrektorom szkoły i pani kierownik ośrodka pomocy społecznej. A to chodzi o takie umowy jak prąd, gaz, obsługa bankowa, czyli przelewy musimy mieć, polisy ubezpieczeniowe, mają ubezpieczenia, monitoringi szkół. To są takie, które są niezbędne, te umowy. Te umowy muszą być podpisane, tak pan burmistrz ma dla siebie, dajecie mu upoważnienie, a on później przekazuje to upoważnienie kierownikom. Żeby nie trzeba było, że dyrektor na przykład danej szkoły nie może podpisać umowy nawet na prąd, tylko trzeba będzie wszystko przychodzić. To jest, chodzi o takie upoważnienie, a te następne upoważnienia, które są związane tam ze środkami unijnymi, w paragrafie 4, tam są na stronie te wyszczególnione, to jest taka sytuacja, że możemy dostać też jakieś dofinansowanie przy udziale środków unijnych. Wtedy wprowadzamy i po stronie dochodowej, i po stronie wydatkowej. Może być też inna sytuacja, że realizujemy jakiś wydatek i braki na przykład 2-3 tysiące, bo jak będzie duża kwota, to i tak nic nie zrobimy, tylko musimy przyjść na radę i prosić o przesunięcia.
Ja to wszystko rozumiem Państwa, więc dziękuję, tylko chodzi mi o to, że w tym momencie, tak jak Pani mówi, upoważnienia do brania kredytów, ale to wszystko idzie w budżecie miasta, prawda? Umówmy się. My nad tym głosujemy. My to głosujemy, później ustalamy pewne rzeczy i dlatego mówię, tu jest kilka różnych upoważnień burmistrza do różnych, że tak powiem, manewrów finansowych. I o to mi tylko chodzi. Że w tym momencie boję się, ja nie twierdzę Panie Burmistrzu, że Pan nie przychodzi i nie mówi i nie pokazuje tego, bo ja o tym nie twierdzę absolutnie. Tylko tak jak mówię, później my mamy budżet do połknięcia, do przedyskutowania i do zagłosowania. Dlatego tu mam takie uwagi, mogę mieć te uwagi i będę mieć te uwagi po prostu. I to mnie trochę, że tak powiem, hamuje w pewnych rzeczach, jeżeli chodzi o głosowanie. Dziękuję uprzejmie. Proszę bardzo. Tutaj powiedziała jedno, że też nie może do uprawnienia Pani Burmistrz skorzystać, jeżeli by się pogorszyła sytuacja finansowa gminy. Nie może to tutaj napisane. Jest napisane, ja to przeczytałam. Dziękuję bardzo. Ja tylko mówię po prostu, że pewne rzeczy mam wątpliwości, mogę mieć, prawda? Ja nie wiem, czy jeszcze też mówić odnośnie tego wieloletniej prognozy finansowej, może jeszcze... Nie, myśmy przeanalizowali to wczoraj dokładnie. A opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej... To jeszcze przyjdzie na to czas, Pani Księgowa. Czy ktoś jeszcze? Pan Paweł. Ja mam pytanie odnośnie załącznika, powiedzmy, dwa w tej wieloletniej prognozy finansowej. We wcześniejszych latach było wykazywane... Była ta kwota rozwijana na środki własne i środki zewnętrzne. No tutaj teraz są podane środki ogólne, jakie przeznaczone są na daną inwestycję. Niech skończy pytanie. Nie, no, to jest sumie, tak? Tyle, to proszę bardzo, Pani Księgowa. Panie Radny, ten w ogóle załącznik i to, co macie w wieloletniej prognozie finansowej, to jest uregulowane ustawą o finansach publicznych i rozporządzeniem Rady Ministrów. Nie możemy sobie robić innych załączników, jak to już jest wymagane ustawowo. I nie było nigdy zewnętrznych, nie wiem, bo to szczególnie za tak też nie było rozbicia na zewnętrzne i na własne. Czy też takiego nie było, czy nie? Nie było. Może ja to mówiłam tylko, ale nie było na pewno wykazane w załączniku. Na pewno. Bo odkąd weszedł już ten wzór tego załącznika, to sporządzamy go zgodnie, bo znaczy by nam Regionalna Izba Obrachunkowa się wtedy widać, ile jest z naszego budżetu. Ale nie można, chociażbym chciała, to nie mówię, bo mogę to tylko powiedzieć, ale nie mogę. Dobrze, dziękuję. Przystępujemy w takim razie do głosowania nad projektem uchwały 103. Proszę bardzo. Pan Marek Ciepliński. Przeciw. Pani Małgorzata Hoi. Za. Pani Katarzyna Karkula nieobecna. Pani Aleksandra Koper. Przeciw. Pan Dariusz Krzysztof. Przeciw. Pan Jan Patyra. Wstrzymuję się. Pan Jacek Latawiec. Dobra. Pani Dorota Majewczyk. Jestem za. Pan Piotr Ptak. Za. Pan Paweł Rogowiec. Jestem za. Pan Robert Skikiała. Za. Pan Michał Skowron. Za. Pani Józefa Śmietana. Jestem za. Pan Rafał Witowicz. Jestem za. Piotr Żółtek za i pan Dariusz Krzysztof. Przeciw. Trzy głosy przeciw, jeden wstrzymujący, 10 za. Przy 10 głosach pozytywnych została zaopiniowana uchwała 103. Przy 3 głosach przeciw i 1 wstrzymujący się. Projekt uchwały 103 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Rawka-Zdrój został przyjęty. Proszę Państwa, i przystępujemy do najgłówniejszego punktu, czyli przedstawienie uchwały budżetowej 104 na rok 2021. W związku z powyższym, że dokładnie również analizowaliśmy ją całą tą uchwałę budżetową na komisji wspólnej, została pozytywnie zaopiniowane przy 9 głosach za, 1 przeciw i 4 wstrzymujących się. Przy
Wobec powyższego, jeszcze Państwo chcecie w tej sprawie zabrać głos? Nie, nie, nie będzie głosowania jeszcze, bo tylko w sprawie tej uchwały budżetowej na rok następny, któryśmy analizowali wczoraj. Czy Pani skarbnik? To proszę bardzo, Pani skarbnik. Może wkrótce, bo to jest budżet, tak. Może, żeby było wiadomo. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, projekt budżetu na 2021 rok zakłada dochody ogółem w kwocie 84 735 861 zł i 15 groszy, w tym dochody bieżące 76 604 137 zł i 35 groszy oraz dochody majątkowe w wysokości 8 131 723 zł 80 groszy. Najważniejszą grupą dochodów to są dochody własne, które w ogólnej kwocie stanowią kwotę 29 611 185 zł i 75 groszy. Następna grupa to są dotacje celowe na zadania zlecone i własne. Jest to kwota 24 369 177 zł. Następna grupa to subwencje. Jest to kwota 22 209 042 zł. Dofinansowanie ze środków unijnych w budżecie zostało zaplanowane na wysokości 8 546 456 zł i 40 groszy. W budżecie na 2021 rok mamy zaplanowane dofinansowanie projektu budowa wodnego placu zabaw w Parku Zbrojowym. Jest to kwota 1 556 634 zł i 44 grosze. Dofinansowanie projektów likwidacja niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła na paliwa stałe, kwota 205 965 zł. Likwidacja niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła na gazowe jest to kwota 97 510. Dofinansowanie projektu odnawialne źródła energii, kwota 2 417 256 zł. Dofinansowanie projektu kulturowe warsztaty wydarzenia integracyjne na terenie Radki Zdroju kwota 31 815 zł. Dofinansowanie projektu termomodernizacja placówek oświatowych kwota 1 977 547 zł 36 groszy. Dofinansowanie projektu LIFE kwota 35 092 zł. Dofinansowanie projektu zaangażowana szkoła kwota 447 825 zł 60 groszy. Dofinansowanie przebudowy boiska sportowego kwota 980 803 zł. I dofinansowanie projektu budowa i przebudowa zewnętrznych obiektów lekkoatletycznych kwota 796 i 8 zł. Mamy jeszcze złożone wnioski, które jeszcze do tej pory nie zostały rozstrzygnięte. Ale myślę, że w trakcie tego roku 2021 roku będzie to. I chciałabym powiedzieć jeszcze, na jakie zadania i na jakie kwoty mamy złożone wnioski. Czyli to są złożone wnioski do Funduszu Inwestycji Lokalnych. Pierwszy wniosek to jest termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Miejskiego. Całkowita wartość 6,5 miliona złotych, 100% dofinansowania. Tak są złożone wnioski. Jakie będzie rozstrzygnięcie, to Państwu będziemy wtedy już informować. Drugi wniosek to jest rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z odbudową nawierzchni dróg. Całkowita wartość 4,5 miliona, 100% dofinansowania. Trzeci wniosek to jest odbudowa zabytkowego budynku zniszczonego w wyniku pożaru. Odbudowa willi Anioł. Całkowita wartość 5 milionów złotych. Mamy złożone również dwa wnioski do Urzędu Marszałkowskiego na ochronę zabytków. Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej i budowlanej dla dwóch budynków willi Lilianna i Krzywo. Całkowita wartość to jest 130 tysięcy złotych dla każdego obiektu, w tym dofinansowanie dla każdego obiektu 78 tysięcy złotych. Mamy złożony wniosek do Ministerstwa Sportu na zajęcia sportowe z gimnastyki korekcyjnej i to jest wartość projektu 20 tysięcy złotych, w tym dofinansowanie 50%.
W ramach środków norweskich mamy złożony projekt łagodzenie zmian klimatu na terenie gminy Stawka-Zdrój. Całkowita wartość projektu 12 911 038 zł 42 grosze, w tym dofinansowanie 9 908 340 zł 38 groszy. Mamy złożone również dwa wnioski do Funduszu Dróg Samorządowych, to jest przebudowa drogi ulica Tetmajera. Całkowity koszt, który jest złożony do finansowania 1 328 289 41 groszy. I na budowę drogi ulica Nowy Świat, obiekt mostowy, całkowita wartość 4 828 315 87 groszy. I z Funduszu Dróg Samorządowych maksymalne dofinansowanie może być 80%. Reszta to jest udział własny gminy. Tyle do dochodów. Jeżeli chodzi o wydatki, które są zaplanowane w projekcie budżetu na 2021, to zaplanowano je w wysokości 92 009 449 złotych i 83 grosze. Wydatki bieżące to jest kwota 74 316 817 złotych 32 grosze. Natomiast wydatki majątkowe, czyli wydatki, które zostały przeznaczone, zaplanowane na realizację inwestycji, kwota 17 692 632 złote i 51 groszy. Taką główną, najważniejszą grupą w wydatkach bieżących stanowią wydatki na oświatę. Jest to kwota w 2021 roku 26 612 715 złotych i 60 groszy. Od razu tutaj bym chciała powiedzieć, takie są wydatki, a po stronie dochodowej subwencja oświatowa, dotacje, które otrzymujemy na oświatę, to jest 16 966 525 zł. Czyli w 2021 roku do oświaty z budżetu trzeba dopłacić kwotę 9 646 250 zł. Same wynagrodzenia w oświacie to jest kwota prawie 20 milionów zł. Czyli subwencje, którą otrzymujemy i dotacje, nie pokrywa nawet wynagrodzeń. A nie mówiąc już o następnych. I też bym tu się chciała odnieść, że niestety, ale to z roku na rok zaczynamy coraz więcej dopłacać do oświaty. Bo mieliśmy w tamtym roku, dopłacaliśmy około 8 milionów, wcześniej około 7 milionów, teraz mamy już 9600, więc to jest jakby tendencja wzrostowa. Może być taka sytuacja, że za chwilę po prostu gmina będzie musiała tylko wydatki przeznaczać na oświatę, nie będzie mieć ani na inwestycje, ani na nic innego. Może tak być, że tak dalej będą wzrastać tak wydatki, a ze strony rządowej nie będzie pomocy, żeby nam zwiększyć po prostu tę subwencję. Jakbyśmy te środki mieli 10 milionów, to o tyle moglibyśmy nawet inwestycji więcej zrobić w mieście. Moglibyśmy za dużo nie spłacić 10 milionów, jakby nie trzeba było dopłacać. To było lat. Tak. To było piękne. Następną grupę, która w wydatkach bieżących też generuje dużo kwota, to jest pomoc społeczna i rodzina. Jest to kwota 25 208 744 zł, ale w tej kwocie 22 382 019 zł. Są to środki, na które gmina nie ma wpływu, bo my je otrzymujemy na wypłatę zasiłków od wojewody, no i przekazujemy później już ludziom. Czyli do pomocy społecznej dopłacamy 2 miliony, bo resztę daje wojewoda. No i na pozostałe zadania zostaje tylko gminie kwota 22 miliony, z tego 4 miliony idzie na gospodarowanie systemem odpadami komunalnymi. Na dotacje dla instytucji kultury, na obsługę długu, jak podejmujemy, to praktycznie na wszystkie inne zadania gminy zostaje 13 miliony. 4 miliony czy 4,400? 4,338, 372. Na inwestycje, to już mówiłam, ile planowaliśmy. Nie wiem, czy Państwo czytać, jakie inwestycje są zaplanowane, czy nie. Przeczytać. Czyli w 2021 roku
Zaplanowane są inwestycje. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Chabówka Zakopane. Jest to pomoc finansowa dla województwa. Kwota 8612. No, w drogach powiatowych mamy na opracowanie dokumentacji przebudowy drogi ulica Kidlińskiego. To jest kwota, to jest dokumentacja, kwota 61 401 52 grosze. Na przebudowę drogi powiatowej Rabka Stawa na Trawa kwota 190 tysięcy złotych. Przepraszam, chciałem zapytać, który to jest odcinek tej drogi powiatowej? To będzie koło skrzyżowania, panie burmistrzu, tak? Na Sądeckiej. Tak. O, od Ronda w stronę Rabki, tak. Stronę Rabki. Aha, to dojdzie, tak? Tak, tak. Nie tyle, krótszy odcinek, ale w tym kierunku pomocy, tak. Rozbudowa drogi powiatowej Rabka Strój Pomnice, kwota 119 632 zł. Na drogach gminnych zaplanowano przebudowę drogi ulica Tedmajera w Rabce Stroju, kwota 700 tysięcy złotych. Na dokumentację przebudowy drogi ulica Zgody, kwota 50 tysięcy złotych. Na dokumentację przebudowy drogi ulica Brzozowa w Rabce Stroju, kwota 50 tysięcy złotych. Na przebudowę drogi gminnej ulica Nowy Świat, to jest ten obiekt mostowy, tam gdzie mamy złożone wnioski o dofinansowanie, to jest kwota 506 451,69 groszy, czyli wkład własny do realizacji tego zadania. W drogach wewnętrznych zaplanowane mamy przebudowę drogi do osiedla Kaczmarczykowa w Chabówce, kwota 20 tysięcy złotych. I przebudowa drogi do osiedla Cieślówka w Rudawce, kwota 43 559 zł i 50 groszy. Następną inwestycję, którą mamy zaplanowana, to jest budowa wodnego placu Zabaw. Jest to kontynuacja zadania z poprzedniego roku, kwota 2 miliony 700. I na zadanie różne oblicza wody, Rabczańska Solanka, kwota 19 751 zł. Na zakup gruntu w budżecie mamy zaplanowaną kwotę 505 tysięcy złotych, z tego 35 tysięcy jest zaplanowane z funduszu sołeckiego zakup gruntu w Policach, a 470 tysięcy złotych to jest zakup gruntu przy ulicy Orkana, który ma być przeznaczony na strefę rekreacji. 754 ochotnicze straże pożarne, zaplanowane są wydatki na rozbudowę remizy w Policach, kwota 500 tysięcy złotych. I na przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Rdzawce 30 tysięcy złotych. Na zadanie rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Chabówce, dobudowa sali gimnastycznej, w budżecie zaplanowano kwotę 2 miliony 350 tysięcy złotych. Na budowę placu zabaw przy szkole podstawowej nr 4 kwotę 50 tysięcy złotych. Na termomodernizację budynków szkolnych na terenie gminy Rabka Zdrój, to jest projekt realizowany wspólnie z miastem Jordanów przy udziale środków unijnych, w budżecie mamy zaplanowaną kwotę 2 825 067,67 groszy. Z tego tam dofinansowanie, to wcześniej Państwu tu, czytałam, będzie około 2 milionów, pozostała kwota to jest z budżetu gminy. I to będzie chodziło o termomodernizację, czyli zgłoszony do wniosku jest termomodernizacja szkoły nr 1 w Rabce i szkoły w Rdzawce. Następne zadanie w budżecie to jest budowa placu zabaw w Rdzawce, kwota 410 tysięcy złotych. Na likwidację niskiej emisji na terenie gminy Rabka Zdrój poprzez wymianę źródeł ciepła na paliwa stałe to jest kwota 208 tysięcy złotych. A likwidacja niskiej emisji na terenie gminy Rabka Zdrój poprzez wymianę źródeł ciepła na gazowe kwota 98 tysięcy złotych. Na zadanie odnawialne źródła energii, ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii małopolskiej, przeznaczona jest kwota 2 727 157 złotych 13 groszy. Następne zadanie, które w budżecie jest inwestycyjne, to adaptacja pomieszczeń poddasza nieużytkowego budynku szkoły podstawowej nr 3 w Rabce Zdroju na salę wielofunkcyjną, kwota 300 tysięcy złotych. Budowa i przebudowa zewnętrznych obiektów lekkoatletycznych, czyli to jest bieżnia na stadionie, kwota 500 tysięcy złotych, jest to zadanie przesunięte z roku 2020. Na przebudowę boiska sportowego przy ulicy Jana Pawła Murawa 2 miliony 700 złotych.
I ostatnim zadaniem inwestycyjnym to jest wykonanie pomieszczeń zaplecza dla klubu sportowego w Chabówce. Jest to kwota 20 tysięcy złotych. Funduszu Sołeckiego. Tak, przy udziale środków Funduszu Sołeckiego. Przy udziale. Przy takim budżecie zaplanowano deficyt w wysokości 7 273 588 zł 68 groszy. I ten deficyt planuje się spłacić z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 4 400 612 zł. Z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, czyli to są środki Funduszu Inwestycji Lokalnych, kwota 2 763 972 zł i deficyt jeszcze będziemy spłacać z wynikających z rozliczenia środków z artykułu 5 ust. 1 punkt 2 ustawy o finansach publicznych. Są to środki na realizację projektu Małopolskie Talenty. Jest to kwota 109 4 zł 68 groszy. Projekt budżetu zakłada łączną kwotę przychodów w wysokości 11 272 976 zł i 68 groszy. Zakłada rozchody, czyli spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, kwota 3 999 388 zł. W budżecie zaplanowana została również rezerwa na nieprzewidziane wydatki w kwocie 250 tysięcy zł oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 250 tysięcy zł. Jeszcze bym może powiedziała, że dwa zdania, w sumie to wynika z wieloletniej prognozy finansowej na temat zadłużenia, jakie jest planowane na 2021 rok. Czyli zadłużenie jest planowane w wysokości 28 735 424 zł 59 groszy i to stanowi 34% ogólnej kwoty dochodów. Dla porównania w 2019 roku to zadłużenie było 31% do dochodów, a w 2018 36%. Więc to zadłużenie oscyluje w sumie cały czas wokół tej kwoty ponad 30%. Zaznaczyć chciałabym również, że jest to planowane zadłużenie, które może w ciągu roku ulec zmianie, jak to mieliśmy teraz w 2020 roku, kiedy zadłużenie też było najpierw zaplanowane w wysokości prawie 28 milionów złotych, ale po wszystkich tych zmianach wprowadzonych w ciągu roku zmniejszyliśmy zadłużenie o kwotę 3,5 miliona złotych. I planuje się, że 2020 zamkniemy zadłużeniem 24 334 812 zł. Dziękuję, dziękuję. Zanim przejdziemy jeszcze do dyskusji, chciałem prosić o odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej. Uchwała numer SOV 421/50/20 składu orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej gminy Rabka-Zdrój na 2021 rok. Podstawę prawną pomijam. Skład orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w osobach przewodniczący Piotr Koczanowski, członkowie Wojciech Lachiewicz, Jolanta Nowakowska. Po zapoznaniu się z przedłożonym projektem uchwały budżetowej gminy Rabka-Zdrój na 2021 rok postanowił zaopiniować pozytywnie projekt uchwały budżetowej gminy Rabka-Zdrój na rok 2021. Uzasadnienie. W dniu 16 listopada 2020 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie wpłynął opracowany przez burmistrza Rabka-Zdroju projekt uchwały budżetowej gminy Rabka-Zdrój na rok 2021. Analiza przekazanych do Izby materiałów skłania do wniosku, że struktura uchwały budżetowej odpowiada wiążącym w tym względzie wymaganiom wynikającym z przepisów ustawy o finansach publicznych,
Zaplanowane dochody budżetu co do ich wysokości i źródeł pochodzenia pozostają w zgodzie z przepisami prawa. Wydatki budżetu obejmują środki na zadania własne, w tym zadania własne obowiązkowe i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W przedłożonym projekcie uchwały budżetowej zaplanowano dochody w kwocie 82 936 110 złotych 15 groszy oraz wydatki w kwocie 88 379 698 złotych 83 grosze. W konsekwencji projekt uchwały budżetowej zakłada deficyt w wysokości 5 443 588 68 złotych. To jest też ten deficyt mniejszy, tę kwotę i kwota wydatków i dochodów, ponieważ on był do opinia jest do projektu, a myśmy mieli później autopoprawki, co wprowadzaliśmy te kwoty. Jako źródło sfinansowania deficytu wskazano przychody zaciągnięte kredytów i pożyczek w wysokości 2 980 612 zł, przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 2 353 972 zł. Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w artykule 5 ust. 1 punkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 109 004,68 zł. Przychody zaplanowano w łącznej kwocie 9 442 976,68 zł. Natomiast rozchody zaplanowano w kwocie 3 999 388 zł. Łączna kwota planowanych wydatków bieżących w relacji do planowanych dochodów bieżących dochowuje normatywu wynikającego z artykułu 242 ustawy o finansach publicznych. Projektowane ustalenia budżetu nie odstępują od ustaleń dotyczących opracowanego projektu wieloletniej prognozy finansowej gminy Rawka-Strój. W zakresie podstawowych wielkości budżetu z artykułu 229 ustawy o finansach publicznych i projektowanych przedsięwzięć wieloletnich z artykułu 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Towarzyszące budżetowi upoważnienia i inne ustalenia związane z wykonywaniem budżetu pozostają w zgodzie z przepisami artykułu 212 ustawy o finansach publicznych. Mając powyższe na uwadze, skład orzekający postanowił jak sentencję. To jest opinia do projektu. Już panie przewodniczący, chyba przeczytam też opinię może do WPF-u i opinię do projektu do prognozy. Proszę przeczytać. Czyli tak, mamy jeszcze opinia o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej gminy Rawka-Zdrój na 2021 rok, uchwała numer SOV 426/1/38/20. Składu orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 15 grudnia. Skład orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, przewodniczący Piotr Poczanowski, członkowie Wojciech Lachiewicz, Jolanta Nowakowska, po zapoznaniu się z przedstawionym projektem uchwały budżetowej na 2021 postanowił zaopiniować pozytywnie możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej gminy Rawka-Zdrój na 2021 rok. Uzasadnienie. W dniu 16 listopada 2020 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie wpłynął projekt uchwały budżetowej na 2021 rok. W przedłożonym projekcie uchwały budżetowej zaplanowano dochody w kwocie 82 936 110 15 groszy oraz wydatki 88 379 698 83 zł. W konsekwencji projekt uchwały budżetowej zakłada deficyt w wysokości 5 443 588 68 groszy, który zostanie sfinansowany z przychodów zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2 980 612 zł, z przychodów z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym 2 353 972 zł i przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w artykule 5 ust. 1 środki unijne kwota 109 004 68 groszy. Jak wynika z projektu prognozy kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego stanowiącej część projektu
projektu wieloletniej prognozy finansowej gmin Rawka-Zdrój planowane zadłużenie w latach 2021-2032 nie spowoduje naruszenia zasad uchwalania budżetów jednostek samorządu terytorialnego określonych w artykule 242 i 243 ustawy o finansach publicznych. Mając powyższy na uwadze, skład orzekający postanowił jak w sentencji uchwały. I jeszcze jest jedna opinia do wieloletniej prognozy finansowej. Uchwała numer SOV 429/1/61/20 składu orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Rawka-Zdrój. Skład orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej po zapoznaniu się z przedłożonym projektem uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Rawka-Zdrój postanowił zaopiniować pozytywnie projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Rawka-Zdrój. Uzasadnienie w dniu 16 listopada 2020 roku wpłynął do Regionalnej Izby Obrachunkowej za pośrednictwem informatycznego systemu zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego, systemu Bestia, w formie dokumentu elektronicznego opracowany przez burmistrza projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W wyniku analizy przedłożonego dokumentu skład orzekający uznał, że opiniowany projekt uchwały został sporządzony z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa. Projekt wieloletniej prognozy finansowej został sporządzony z dochowaniem wymogów w zakresie szczegółowości, które są określone w ustawie o finansach publicznych oraz zgodnie z wymogami zawartymi w rozporządzeniu ministra finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Projekt obejmuje okres od roku 2021 do 2032. Przyjęte w nim wartości dla 2021 roku są spójne w zakresie wyniku finansowego i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów z analogicznymi wielkościami ujętymi w projekcie uchwały budżetowej. W projekcie WPF-u zapewniono przestrzeganie przepisów ustawy o finansach publicznych dotyczących uchwalania i wykonywania budżetów określonych w artykule 242 ustawy o finansach publicznych. Zamieszczono wykaz przedsięwzięć, wskazując dla każdego wymienionego przedsięwzięcia dane, o których mówi artykuł 226 ustawy o finansach publicznych. Projekt wieloletniej prognozy finansowej zawiera prognozę kwoty długu, która została sporządzona na lata objęte wieloletnią prognozą finansową. Obejmuje zatem okres, w jaki przewiduje się pełną spłatę zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Możliwość spłaty zadłużenia zdeterminowana jest poziomem indywidualnego wskaźnika, o którym mowa w artykule 243 z uwzględnieniem artykułu 244 ustawy o finansach publicznych. Przedstawiona przez gminę prognoza kwoty długu wykazuje, że począwszy od roku 2021 relacja z artykułu 243 ustawy o finansach publicznych jest zachowana z uwzględnieniem artykułu 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych. Należy jednak zastrzec, iż zgodnie z dyspozycją artykułu 243 ust. 2 punkt 4 ustawy o finansach publicznych dla roku poprzedzającego rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za 3 kwartały z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a po sporządzeniu sprawozdań rocznych wartości wykonane za ten rok, z tym, że do obliczenia relacji dla poprzednich 6 lat przyjmuje się wartości wykonane wynikające ze sprawozdań rocznych. W związku z powyższym relacja wyliczona w oparciu o faktyczne wykonanie wielkości może zmienić rzeczywiste możliwości gminy w zakresie spłaty zobowiązań, które mogą być wówczas inne, a więc także niższe niż obecnie prognozowane. Przyjmując wartości wynikające z projektu wieloletniej prognozy finansowej, w tym także prognozowanego długu na koniec 2021, wymogi wynikające z ustawy o finansach publicznych dotyczące możliwości spłaty długu będą spełnione w całym okresie obowiązywania tego dokumentu. Ponadto skład orzekający wskazuje, iż w latach 2022-2025
istnieje mały zapas pomiędzy reakcją określoną po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w artykule 243 ustawy o finansach publicznych, a dopuszczalnym limitem spłaty zobowiązań po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w artykule 243 ustawy. Planowany dług gminy Rabka Zdrój na koniec 2021 roku wynosi 30 815 424,59 zł, co stanowi 37,16% planowanych dochodów. To jest jeszcze większy, ponieważ to było jeszcze to, co z listopada Regionalna Izba Miejska. Zaproponowane w projekcie wieloletniej prognozy finansowej upoważnienia dla organu wykonawczego do zaciągania zobowiązań znajdują umocowanie w przepisach artykułu 228 ustawy o finansach publicznych. Skład orzekający, oceniając spełnienie relacji wynikającej z artykułu 243 ustawy o finansach publicznych, oparł się na danych przedstawionych w załączniku nr 1 do projektu wieloletniej prognozy finansowej i przyjął, że realizacja dochodów i wydatków będzie przebiegać na poziomie kwot prognozowanych, a także fakt, iż od roku 2022 nie będą zaciągane zobowiązania wpływające na dług jednostki samorządu terytorialnego. Uwzględniając powyższe, jak również przepis artykułu 230 ustęp 3 ustawy o finansach publicznych, skład orzekający postanowił jak we wstępie. Dziękuję. Dziękuję. To mamy 3 opinie Izby Obrachunkowej. Teraz bym poprosił o odczytanie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Gospodarki Odpadami Rady Miejskiej w Rabce Zdroju. Proszę bardzo. Na posiedzeniu 10 grudnia 2020 roku Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Gospodarki Odpadami analizowała uchwałę budżetową na rok 2021. Po zapoznaniu się z pozytywnymi opiniami bez uwag Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz Komisji Uzdrowiskowej i wnikliwej analizie Komisja Rozwoju Gospodarki, Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Gospodarki Odpadami pozytywnie bez uwag zaopiniowała projekt uchwały budżetowej na rok 2021. Dziękuję. Dziękuję Pani Przewodniczącej. Proszę Państwa, wobec wyjaśnień Pani Skarbnik do budżetu, odczytaniu pism Izby Obrachunkowej, opinii również Komisji Gospodarczej, Budżetu i Gospodarki Odpadami, przystępujemy do dyskusji nad budżetem na rok 2021. Proszę bardzo, czy ktoś z Państwa chce zabrać głos? Proszę, pan Paweł Lubieprz. Państwo, chciałem może coś powiedzieć, kiedy zagłosuję. Dotyczy mojego osiedla. Przez 2 lata na moim osiedlu, tak jak wiem, w Komisji Uzdrowiskowej nie było robione wiele. W 2019 roku, jak pani wiceburmistrz wspomniała, była robiona kuchnia ze stołówką. No i w tym roku no niewiele, bo tak powiedzmy, miałem skończenie kawy na roku za 5000. Wszystko, tak? Nie, jeszcze nie. Myślałem, że nie można robić inwestycji na wszystkich osiedlach i sołectwach, bo wiadomo, że pieniędzy nie ma. Nie ma takich środków. Więc budżet nie jest zgodny, nie można zaciągnąć. W pierwszych latach w osiedlach, sołectwach i Słony obecnie czeka, nie? Przyszedł budżet trzeci, czyli budżet na rok 2021. Zgłosiłem do tego budżetu zadanie priorytetowe, które od kilku lat składam, czyli przebudowa drogi od szkoły podstawowej nr 3 do basenu podwyciągowego. Nie zostało to ujęte. Zostało ujęte mniejsze zadanie na kwotę 300 tysięcy, czyli remont pomieszczeń od stanu 12 stycznia. Bardzo się cieszę, że to zostało ujęte w budżecie, w trzecim budżecie, którym jestem radny. Jest to pomieszczenie potrzebne, ponieważ na Słonym funkcjonuje chór szafrany i
też potrzebne jest takie pomieszczenie, żeby gdzieś prowadzić jakieś ćwiczenia i inne struktury. Może tutaj to wykorzystamy też na jakieś inne kółka zainteresowań, jakieś mogą się tworzyć teatralne czy inne szkoły, które mogą korzystać z tych pomieszczeń, mogą korzystać inne zespoły, które może nie mają możliwości i nie mają miejsca. Spotkałem taki zespół na przykład na Bulwarach, który tą wiatą ugrał sobie na gitarze czy na jakimś takim sprzęcie, instrumentach muzycznych. Można by to wykorzystać dla takiej młodzieży też, nie? I wracając do budżetu, mam wiele uwag i wiele pytań. Zauważyłem, że do wielu inwestycji dokładamy. Nie wiem, dlaczego jest to dokładane. I tu mnie interesuje ktoś, kto zajmuje się oszacowywaniem kosztów inwestycji i nie doszacowuje, czy po prostu, no nie wiem, czy to jest, czy to robione celowo, żeby kwota nie przerażała danej inwestycji, które zrobiono. Bo to nie jest jakby dokładane do tych inwestycji przy każdym budżecie, zmiany w budżecie i dokładane. No, o jakie inwestycje chodzi? No praktycznie do każdej inwestycji. No, zaczynając do bulwaru, żeśmy dokładali do placu wodnego, dokładamy do stadionu, dokładamy te wszystkie kwoty początkowe, które były, one się zmieniają, one wzrastają cały czas. I co dalej? No co do placu wodnego właśnie. Początkowo plac miał kosztować 3 800 000. Na obecną chwilę plac będzie kosztował prawie 4,5 miliona. No to jest, uważam, spore dofinansowanie. Ja głosowałem przeciwko budowie tego placu i wielu mieszkańców też jest krytycznie nastawionych co do tego placu. To nie jest taka inwestycja, to pani burmistrz przekonywała, że pani znajdzie środki, że to są niewielkie środki. No, po jakimś czasie się okazuje, że to jednak są duże środki. Moment, pan skończy. Że to są jednak duże środki. Szczególnie, że miasto jest zadłużone. Rocznie gmina przeznacza na wpłatę oraz zabezpieczenia poręczenia ponad 5 milionów złotych. To jest ogromna kwota. Ja rozumiem, że to jest zadłużenie nie obecnej kadencji, tylko to zadłużenie z poprzednich lat. No, tutaj nie obwiniam burmistrza, nie obwiniam nikogo, tylko no, powinniśmy każdą złotówkę odwracać kilka razy, zanim ją weźmiemy i wydamy, nie? I co jeszcze? Pocieszające jest to, że ten dług nie rośnie. On jest w miarę na poziomie takim, jak tu jest, nie? Ale w tym roku widzę, że nawet troszkę się obniżył. Wiadomo, że te inwestycje, które były zaplanowane, nie zostały zrobione w tym roku, no i automatycznie ten dług też nie wzrósł, podejrzewam. Ale wzrośnie na pewno w naszym celu, jak pani tutaj skarbnik powiedziała, w przyszłym roku dość mocno, nie? O 28 milionów. No 28 milionów. Chciałbym też poruszyć takie tematy, które w tym budżecie nie są, inwestycje, które nie są ujęte, a są ważne dla uzdrowiska. W ogóle nie jest poruszany temat kanalizacji uzdrowiska. Uważam, że to jest ważna rzecz dla uzdrowiska, żeby jednak te wody, te gleby nasze były czyste. I co jeszcze? Może na koniec powiem tak, zagłosuję za budżetem, czyli pozytywną, znaczy za przyjęcie budżetu. Z nadzieją, że pan skarbnik, jak wczoraj żeśmy rozmawiali, te środki, które zostaną uwolnione po drugiej połowie przyszłego roku z poręczeń zostaną na jakby też jakąś mniejszą inwestycję przeznaczone na moje szczeble słone. Tutaj chcę drugi raz podkreślić, co wczoraj mówiłem, że podatnicy płacą wszędzie, nie? Na Słonem i na innych osiedlach, więc traktujmy jednak wszystkich
w miarę równo. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie radny. Bardzo proszę teraz. Proszę o głos. Panie, chwileczkę, jest pan na razie trzeci zapisany w kolejności. Dobrze, będę czekał. Tak, odpowiada pan burmistrz. Od razu, bo to się później skumuluje. Jeżeli chodzi o salę gimnastyczną, nad salą gimnastyczną o to pomieszczenie, jak najbardziej chcemy to zrealizować. Co do drogi, przygotowujemy i chcemy to zrobić z wolnych środków, chcemy zrobić projekt tej drogi, żebyśmy mieli przygotowany całkiem do końca. Jeżeli chodzi o pana dzielnicę, to tak jak już wspominałem, chcemy regulować stan prawny drogi Aleja Tysiąclecia i linię brzegową. I chcemy i liczymy na to, że uda się nam to, o czym pani tu skarbnik również mówiła, że z tych funduszy norweskich będzie można zbudować ścieżkę rowerową w pana kierunku. Chcemy przygotować projekt tej ścieżki również jak najbardziej. Natomiast w miarę możliwości, tam gdzie jeszcze będą ewentualne zgłaszane zadania, to jak najbardziej postaramy się to realizować. Co do kanalizacji jeszcze, o której pan powiedział. Proszę pamiętać, że my od tych zadań mamy naszą spółkę. Natomiast faktem jest, nie chciałbym, żeby to zabrzmiało, że zwalam winę na poprzedników, ale tak naprawdę pieniądze na kanalizację to były w poprzednim rozdaniu, a nie teraz. Natomiast na dzień dzisiejszy to, co możemy robić i to, co wiem, że spółka na pewno będzie robić, to jest planowana modernizacja, o czym państwo wiecie, oczyszczalni ścieków. Druga rzecz to jest wprowadzenie kanalizacji w Płonicach tam do góry. To jest właśnie jeszcze między innymi to, co się udało pozyskać na te środki. Natomiast na pewno nie będziemy tracili tego z pola widzenia, bo zdajemy sobie sprawę, że bez tego no nie ma uzdrowiska, mówiąc krótko, jak nie będziemy o to dbali. Chyba wtedy pani jeszcze chciała powiedzieć o placu, bo pani proszę bardzo. Ja może do kilku kwestii się odniosę. Zacznę od tego placu wodnego. Dobrze państwo pamiętacie, wcale się od tego nie uchylam, że lobbowałam za to, żebyście przegłosowali ten plac. A to z dwóch względów. Po pierwsze, na plac wodny to jest 2 800 000 środków zewnętrznych. I gdyby była firma, która rzetelnie by się przyłożyła do realizacji tego zadania, ten plac wodny powinien być już zrealizowany i nie musielibyśmy nie wiadomo ile środków dokładać. To po pierwsze. Po drugie, to co też podkreślałam, dlaczego za tym placem byłam. Wiecie państwo, że była już podpisana umowa na realizację tego zadania. A przepis w Urzędzie Marszałkowskim mówi tak, w momencie kiedy gmina odstąpi od umowy już podpisanej przez 3 lata, nie może ubiegać się o kolejne... Pani mówiła 2 lata. O 3 lata. To przepraszam, jak się pomyliłam. Nie może się ubiegać o środki zewnętrzne, więc dla nas to byłoby naprawdę zamknięcie drogi do wielu inwestycji. Jeszcze uzupełniając to, co pan burmistrz powiedział, przygotowujemy się oczywiście do naboru kolejnych wniosków i miejmy nadzieję, że ten nowy okres finansowania, który będzie, sprawi, że będzie można sięgnąć po te środki zewnętrzne, głównie na oczyszczanie powietrza, gleby, ścieków i tak dalej, więc zrobimy wszystko, żeby to uzdrowisko było przygotowane do takich inwestycji. Jesteśmy cały czas w kontakcie z panem prezesem, panem Bartkiem Aleksandrem, który naprawdę wziął sobie do serca realizację tych inwestycji, które na terenie miasta muszą być zrealizowane. I tak jak pan burmistrz powiedział, po to jest spółka, żeby te zadania realizować. I będziemy go wspierać we wszystkich działaniach zmierzających do poprawy no, tej kanalizacji na terenie miasta, bo sami słyszeliście, ile tej kanalizacji jest zrobione. No, no takie miasto, jeszcze ograniczanie później aglomeracji, no ale to już jest wszystko, było już parę razy przedyskutowane. I ostatnia rzecz jeszcze odnośnie tej drogi, o którą pan mówił. To burmistrz zaproponował, żeby właśnie z wolnych środków zrobić projekt, a kolejne nabory we wrześniu, kiedy jest setynówka, postaramy się tą drogę właśnie wraz z chodnikiem złożyć do tego programu. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo. Następny w kolejności pan Skipiał. Proszę państwa, ja się chciałem tu odnieść do takich, że tu pan ma rację, że niektóre projekty są niedoszacowane, ale się nie da wszystkiego doszacować w sensie takim na etapie projektu. W czasie wykonywania wychodzą zawsze jakieś elementy, które trzeba skorygować i zazwyczaj trzeba do nich dopłacić. Natomiast chciałem porównać skalę dopłat do takich inwestycji, o których tak mówię, nie wiemy, ale dokładamy co roku do szkół i to coraz więcej. I tu się trzeba zastanowić, bo tu są ogromne środki, co trzeba zrobić, żeby zmniejszyć to, bo patrząc z perspektywy
dwuletnie, jak tu urzędujemy, nas szkoły jako budżet wykończył szkoły. No bo co roku, i to kwoty są nie 500 tysięcy w mieście, tylko milionowe. Więc patrząc na to, co się dokłada do innych inwestycji, a dokładając do szkół, no to jest ogromna różnica. Dziękuję. Dziękuję. Ja tylko chciałem dodać, że bo do bulwaru rzeczywiście dołożyliśmy trochę środków z budżetu, ale trudno było oddać bulwary bez tych dwóch mostów starych kładek, które się... Ale mamy osoby, które są za inwestycje. Panie Paweł, te mosty nie były w ogóle wzięte do po prostu zostawiono nas ze koszmarem XIX-wiecznym. Ale oprócz tych mostów były jeszcze... Tak, ale ja mówię... odwodnienia tam, które też nie przewidziano. Tak, ja mówię, tam jeszcze jest przewidziane zostałe toalety. Tam powinny być toalety, które walczyliśmy sami tu wszyscyśmy podnosili, to nie zostały zrealizowane. Ale są osoby odpowiedzialne. Bo łudziliśmy się, że ten pan wybuduje kawiarnię i zobowiązał się do wybudowania toalet. I do dzisiaj nie ma ani kawiarni, ani toalet. A będzie. No. To tyle tylko nawiasu. Nie, już teraz... Później, ponownie, zapiszę pana ponownie do głosu. Pani teraz, pan Kwatera teraz. A pani Ola? Pani Ola dopiero po panu Kwaterze. Ja tutaj wypowiadałem się w sprawie moich uwag do budżetu na komisji. Chciałbym tylko zaznaczyć, że nie wypowiadam się w tym momencie tylko i wyłącznie w swoim imieniu i swojego osiedla. Wypowiadam się w imieniu innych również innych osiedli. I mam tutaj w tym budżecie uwagi do rozdziału środków, sprawiedliwego rozdziału środków na poszczególne, że tak powiem, osiedla. I chcę tutaj zwrócić uwagę, że Radce i jako w mieście i gminie istnieją jednostki pomocnicze. Zwracam uwagę, że jednostkami pomocniczymi są zarówno sołectwa, jak i również i komitety osiedlowe. W budżecie sołectwa otrzymały środki. Osiedla zostały tych środków pozbawione, zostały pominięte w rozdziale. I osiedla do tej pory jakoś taką dobrą, uważam, tradycją było, dobrym zwyczajem było, że osiedla posiadały niewielkie swoje środki, ale je posiadały i w przypadku, kiedy w osiedlach były realizowane większe inwestycje, te środki tak czy inaczej one wchodziły w tą dużą inwestycję. Jeżeli tych inwestycji nie było w osiedlach, to osiedla zostawały z tymi środkami niewielkimi, za które coś sobie tam mogły zrobić. I tutaj mam na myśli, że swoje osiedle, zawsze osiedle centrum miało tam te 32 tysiące na przykład złotych do swojej dyspozycji. W tym momencie na przykład takie środki tej wielkości mogłyby być wykorzystane do remontu tego pana chodnika. Dokładnie, chodnika na osiedlu Chopina. Tych środków, te w ogóle nie tylko osiedle centrum, ale inne osiedla zostały pozbawione i uważam, że tak być po prostu nie powinno i tak jest moje zdanie. Naprawdę będę się zastanawiał, jak zagłosować, czy zagłosować za tym budżetem. Dobrze. Dziękuję panie radny. Proszę, kto odpowie? Pan burmistrz, proszę. Szanowni państwo, od samego początku, jak przyszliście tu państwo, ja proponowałem, żebyśmy przyjęli pewien plan zadań, który uważacie, że jest najistotniejszy. Nam by to też ułatwiło sprawę. Natomiast wpisywanie wszystkich zadań powoduje, że my patrzymy na to przez pryzmat, gdzie istnieje możliwość, żebyśmy te środki pozyskali. Natomiast co do wypowiedzi pana Jana, jeszcze jedną rzecz chciałem podać. Jeżeli chodzi o sołectwa, proszę pamiętać, że istnieje coś takiego jak fundusz sołecki. To są pieniądze przeznaczone na wioski. Ja rozumiem, że jest to dla niektórych dzielnic, no uważają, że jest to krzywdzące, ale to są pieniądze dodatkowe przeznaczone dla sołectw i te pieniądze są właśnie wykorzystywane
przez Sołectwo. I to jest dofinansowanie województwa. Proszę, też liczone na mieszkańców, tak, ale chyba 40 000 wypłata na w tym roku, tak. To są takie na każde sołectwo, tak. To jest ma wspólnego 43 000 z inną inwestycją na wykraczają poza. No jeszcze pan, panie Karcu, też wspominał o drogach na wioskach. No tam są jeszcze pieniądze właśnie też na tych, tak, dla tych obszarów wiejskich właśnie na te drogi do pól. No i to powoduje, że jak się patrzy na to przez pryzmat ewentualnie któryś dzielnic, no to patrzy się, że te pieniądze na wioski idą. Ale to są pieniądze, jak to się mówi, znaczone, które są konkretnie na konkretne cel i nie są finansowane z budżetu naszej gminy. Dziękuję. Ale ja tutaj nie mówię o tym, żeby sołectwo zabierać pieniądze, tylko żeby również traktować na podobnych zasadach, traktować też i komitety osiedlowe, że pewnymi niewielkimi środkami, te fundusze sołeckie też nie są duże. Bo my rozmawiamy to o kwotach 40 kilka tysięcy, żeby podobnymi kwotami mogły dysponować również i komitety osiedlowe jako jednostki pomocnicze. Dobrze, panie Janie, proszę pani odpowiedzieć. Nie. Przygotujemy na przyszły rok propozycję udziału takich zespół. Dobrze. Możemy tak samo wykluczyć inwestycje do ściągu. Słyszy pan, panie radny? Na następny rok będą wprowadzone do budżetu. Przygotuje się kwoty dla... Dawniej były kwoty osiedlowe. Dobrze, żeby to funkcjonowało w dalszym ciągu. Dobra uwaga, dobra propozycja. Dobra, przystępujemy dalej do głosowania, do dyskusji pani Ola Koper. Po pierwsze popieram wniosek kolegi Kwatyry, bardzo popieram, tak. Uważam, że sołectwa mają zapewnione pieniądze, niestety komitety osiedlowe nie mają tych pieniędzy, a one bardzo by funkcjonowały w tych osiedlach rzeczywiście i to byłoby pomoc dla tych osiedli, dlatego też popieram ten wniosek. Drugie moje pytanie. Może takie dziwne, ale czy my w ogóle mamy te pieniądze pewne na te wszystkie inwestycje? Czy te zewnętrzne środki mamy na 100% pewne? Czy w tym momencie możemy sobie planować, marzyć o tym, że zrobimy to czy to? I czy my mamy te pieniądze? Namacalnie bym powiedziała. Może nie nawet na wybiegam tam na koniec roku przyszłego, ale na teraźniejsze potrzeby na przykład. Czy my mamy te pieniądze pewne? I czy w ogóle będziemy mieli jakiekolwiek dofinansowania do tych działań? Dobrze, dziękuję. Kto odpowie? Pan burmistrz, proszę. Znaczy, pani skarbnik tu wcześniej podała przykłady tych zadań, które chcemy realizować w przyszłym roku i podała również, gdzie ewentualnie składaliśmy wnioski i źródła finansowania, czyli że będziemy starali się o pozyskanie środków, a bo część... Bo jeżeli przerwę, to konkretne, pewne. Nie wniosek, panie burmistrzu, tylko pewne. Znaczy, pewne to ja uważam, tak, dzisiaj ruszamy, mamy dofinansowanie i ruszamy. Pewne środki, nie, że składamy, czekamy i marzymy. Nie, pewne środki, panie burmistrzu. Pani radna, my mówimy o projekcie budżetu. Pewne pieniądze. Nie, pewna to śmierć i podatki. Nie, panie burmistrzu, planując budżet ale i inwestycje, musimy mieć nie, realia. Pani radna, ale dlatego powiedziałem, że my mamy, że to mamy projekt budżetu. Proszę zobaczyć, ile razy w tym roku zmienialiśmy budżet. I właśnie o to mi chodzi, panie burmistrzu. I ja pani nie powiem, że to jest pewne, bo to nie jest pewne. Jak mogę pani powiedzieć, dlatego pięknie wygląda burmistrz, pięknie pan wygląda jako burmistrz, jak pani skarbnik, która na przykład nam tu referuje. Jakie mamy plany? Tylko co z tych planów zostanie na rzeczywistości? Ile będziemy poprawiać? To jest normalne, że poprawiamy budżety w ciągu roku. To ja mam pewne, na dzień dzisiejszy, ile my mamy pieniędzy na te inwestycje? Ile my możemy poszaleć w tym momencie? Można, bo to o to mi chodzi, nie, o to mi chodzi, bo pomarzyć możemy, jak zawsze. Pani Dorotka, tak, proszę bardzo. Nie, pani Dorotka jest po panu Rogowcu. Ale może pan burmistrz go teraz pan burmistrz odpowie. Tak. Szanowna pani radna, no po to między innymi, jeżeli będziemy liczyć tylko na nasze środki, to państwo wiecie, jakie mamy wpływy. Nie, ja nie pytam o nasze środki, ja pytam o zewnętrzne środki. Dlatego ja pytam o zewnętrzne środki. Robiliśmy w tamtym roku i w tym roku,
że staraliśmy się szukać środków zewnętrznych, to nawet już pan Paweł tu wcześniej powiedział, żeśmy nie zadłużali tej gminy. No właśnie po to między innymi staramy się szukać tych środków poza budżetem, żeby tej naszej gminy nie zadłużać. Dobrze, pani burmistrz teraz uzupełni. Proszę. Ja tylko jedno zdanie. O środki, które są pokazane w budżecie, to są środki, gdzie były terminy naborów. Myśmy złożyli wniosek i jesteśmy po dwóch pozytywnych ocenach. Czekamy na ostateczny wynik, a ostatecznym wynikiem to jest lista, która będzie opublikowana przez te instytucje, do których te wnioski zostały złożone. I dopiero w momencie, kiedy ta lista jest opublikowana i pan burmistrz podpisze umowę, my możemy powiedzieć, że to jest pewne. Innej pewności niestety nie mamy. Natomiast wykorzystaliśmy moment składania wniosków, bo na przykład te norweskie były do złożenia w lipcu czy w sierpniu na przełomie. Tak, więc wykorzystaliśmy ten termin, dostaliśmy informację, że jesteśmy do uzupełnienia, nad nas wezwali, uzupełniliśmy, jesteśmy pozytywni, jesteśmy na liście pozytywnie ocenionych wniosków. I o wszystkich tych wnioskach, które mówimy, jak to wygląda. Drogi z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, które były wskazane, mamy informację, że zostały pozytywnie ocenione i wojewoda skierował dofinansowania do ministerstwa, więc do pana premiera. Jeżeli przyjdzie decyzja do wojewody i burmistrz podpisze, wszystko jest pewne. Pewne to jest subwencja, podejrzewam pani skarbową, bo to dostaniemy. Wodny plac, który jest już zapewniony, umowa podpisana i do zrealizowania, więc te pieniądze mamy zagwarantowane. OZE, stadiony, bieżnia, OZE, wszystkie te środki, które są też na tych niewygasających, o których pani skarbowa. Dla zaangażowana szkoła, bo to też są podpisane. Tak, to są wszystkie te oświatowe, które mamy podpisane, jesteśmy w trakcie realizacji, mamy rozpisane na rok czy na dwa i to są środki pewne. Do innych niestety nie mamy pewności. Powiem tak, wyciągając z tego wniosek, to powiem krótko. Inwestycja, która ruszy, to znaczy, że mamy dofinansowanie. Może tak. Dobrze. No tak, pani dziękuję uprzejmie. Dziękuję uprzejmie. Proszę bardzo. Nie, ponownie pan Rogowiec się zgłaszał do dofinansowania. Ja też poprosił o głos. Dobrze, wpiszę pana po pani Majewicz. Ja też krótko, pan poseł, do tego placu wolnego i do osób, które zajmują się tymi inwestycjami. Tutaj mam osobę, która została przyjęta na pół etatu, która zajmuje się inwestycjami. To było w lutym zeszłego roku. To dotyczy inwestycji, ale do placu wodnego był ogłoszony przetarg na zatrudnienie już Państwu mówię pełnienie funkcji inspektora nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi w ramach zadania pod nazwą budowa wodnego placu. To był jeden przetarg na jedną osobę do pełnienia takiej funkcji jako inspektora. Kolejną funkcję inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego. To jest kolejny inspektor. Kolejny inspektor, inspektor nadzoru inwestorskiego specjalności konstrukcyjno-budowlanej nad robotami budowlanymi. Tu przedali im swoją kwotę. Czy te osoby spełnią te funkcje, czy... Na konkretne zadanie tak. Na konkretne zadanie. Proszę bardzo, pani burmistrz odpowiada. Jeżeli chodzi o plac wodny, była rozpoczęta budowa i musi być ogłoszony przetarg na nadzór inwestorski, więc taki się przetarg odbył i w zakresie tylko tego placu wodnego, który jest też finansowany w ramach środków zewnętrznych, ten inspektor jest. Więc są zadania inwestycyjne, gdzie rzeczywiście jest wymagane, tak jak pan powiedział, konstrukcyjne czy jakieś inne uprawnienia. Więc jeżeli są takie wymogi, to są. Osoba, która została przyjęta na pół etatu, robi kosztorysy i nadzory różne. Między innymi nadzoruje budowę stadionu naszego tu. Radce na pewno nadzoruje też razem z panem Pawłem budowę sali gimnastycznej. A oprócz tego to wszystkie drobne remonty, drogi, naprawy, kosztorysy na sali, na toalety, te wszystkie w szkołach były kosztorysowane i po prostu są realizowane. Zawka, ta inwestycja, która była, to jest przygotowany przez niego projekt i dokumentacja jest to pół etatu, więc w ramach tego obowiązku ta osoba się z tego wywiązuje.
to jest było kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy. Ale to, to tutaj mamy w ramach półetatu. Zatrudnienie. Nie, ale ja mówię o tych inspektorach. No, ale to właśnie widzi pan, jaka jest skala kosztów inspektora, tak, gdybyśmy właśnie, do każdego zadania musieli zatrudnić inspektora zewnętrznego. Po to, żeśmy zatrudnili u nas, że na te bieżące rzeczy, żeby nie czekać nie wiadomo dokąd, kiedy znowu zostanie wyłoniony w trybie przetargowym, ma opłacone pół etatu jako pracownik i w ramach swoich obowiązków robi te wszystkie inne rzeczy, które, o których mówimy. Tak, tak. I teraz pytanie, jakby sumujące to wszystko. Skoro mamy tyle inspektorów zatrudnionych, znaczy dlaczego firma APIS zeszła z budowy, dlaczego kwota inwestycji wzrosła? Jeżeli chodzi o firmę APIS, to państwo wiecie, ile było różnych sytuacji niewłaściwych. Można było. Ale mamy tych inspektorów, którzy nadzorowali. Ale, no właśnie, no więc skoro inspektorzy nie dopuścili do odbioru danej inwestycji ze względu na złą jakość wykonania i firma APIS nie otrzymała w zamian za to dofinansowania, nie skończyli pewnych działań. Jakby pan nawet poszedł jako laik, bo ja jestem kobietą i widzę te uchybienia, które tam są na tym placu, bośmy to dokładnie analizowali. Oni po prostu nie zasłużyli na te pieniądze, które powinny dostać. A procedura jest taka, że żeby nam pieniądze nie przepadły na plac wodny, przedłużyliśmy termin realizacji inwestycji u marszałka o jeden rok, żeby można było te wszystkie sprawy rozstrzygnąć. Gdybyśmy im pozwolili skończyć, to byłoby tak, jak mieliście pretensje o bulwary, że może wodospad jest taki czy inny. Robiła to też niestety firma APIS i też szukała różnych innych rzeczy, które chcieli dodatkowo sfinansować. Podobnie się stało z placem wodnym, ale inspektor nie dopuścił do odbioru pewnych rzeczy. No i stąd teraz jest jak jest. Mamy sprawę z nimi. Jest biegły sądowy, który wyceni zakres robót, który został zrobiony i na podstawie tego zostanie dokończona inwestycja w zależności od tego, co zostanie uznane. Tylko, że koszt poniesie miasto. No nie koszt poniesie miasto, bo miasto nie wypłaciło. Inwestycja wzrosła, tak? No przetarg, wartość inwestycyjna po przetargu wzrosła. Dobrze. Proszę bardzo, to był pan Rogowiec, teraz pani Dorota Majewicz. Proszę państwa, ten budżet na pewno nie jest budżetem marzeń. O tym trzeba zapomnieć. Trzeba zadać sobie pytanie tak naprawdę, która gmina nie jest zadłużona. I trzeba przede wszystkim aplikować o środki zewnętrzne. To na pewno. Ja powiem tylko kilka zdań może przez pryzmat tego, co jest w ramach mojej komisji, to znaczy głównie kultury i sportu. Musimy sobie zdawać sprawę, że ten rok będzie rokiem przetrwania ze względu na pandemię. Zdajecie sobie państwo, że wiele instytucji kultury, wiele tego typu, no to nawet kino nie funkcjonuje i tak dalej, i tak dalej. Są pozamykane różne dostęp do form kulturalnych w Radce. Jest ograniczanie oczywiście spotykania się, co uderza bezpośrednio w pracę i funkcjonowanie chociażby stowarzyszeń, kurów, no, klubów sportowych może troszeczkę mniej. Ale musimy też mieć na uwadze to, że nie wiadomo jaki będzie ten przyszły rok. Że może okazać się, że na przykład większość zespołów chociażby regionalnych czy działających w różnych grupach zainteresowań może nie istnieć. Środki na kulturę, chodzi mi o pozostałe środki na kulturę, no zostały ograniczone prawie o 40% w stosunku do 2019 roku. Wynika to oczywiście z różnych powodów i to nie jest tylko dlatego, że nie chcemy dać, ale przyczyniło się do tego wiele właśnie spraw, choćby właśnie takich jak pandemia i funkcjonowanie wszystkiego, co związane jest z zakresem kultury. I dlatego no, z ciężkim sercem i ręką no, będę tutaj głosowała za przyjęciem tego budżetu. Jeżeli chodzi o moje sołectwo, tutaj będę głosem ludu z mojej wsi. Chciałam bardzo serdecznie podziękować tam, mimo tego, że jest ciężki czas,
Jednak inwestycje ze szkołą będą realizowane. Będzie trwała budowa sali gimnastycznej. Hamówka na to naprawdę czekała bardzo dużo, długo. To nie jest rok, to nie jest dwa, tylko to jest kilkadziesiąt lat. I doczekała się cierpliwie w kolejce za sołectwami i za tym, co było robione. Natomiast chciałam się tu zwrócić do pana burmistrza, do rady, a przede wszystkim do pana burmistrza po to, żeby dopilnowano w końcu zakończenie projektu chodnika, no, który jest gwarancją bezpieczeństwa naszych dzieci i naszych mieszkańców. Chodzi o chodnik w stronę Wyciągu do Żura. Tam po poboczu, którego nie ma, codziennie dzieci zmierzają do szkoły, do kościoła i narażone są naprawdę na utratę zdrowia bądź życia. Do dnia dzisiejszego odpukać, mimo to jest nie wydarzyła się tragedia, trzeba mieć na uwadze to, że ten chodnik jest naprawdę, ten fragment chodnika jest naprawdę niezbędny. Mieliśmy za sobą wiele trudności, panie burmistrzu, bo najpierw były uzgodnienia z właścicielami, później były uzgodnienia z Wodami Polskimi, teraz znowu Polskie Koleje Państwowe nam blokują ten projekt, ale bardzo proszę, żeby w przyszłym roku dopilnować, żeby ten projekt został skończony i pilotować sprawę. Wiadomo, że to będzie inwestycja nie z naszych do końca pieniędzy czy wkładu gminy, ale jest to droga województwa. Więc trzeba dopilnować, żeby te uzgodnienia z województwem zostały dopracowane. Również zwracam się jeszcze o dwie rzeczy. Proszę na uwagę mi również przedszkole naszej Habówce. Gdyby okazało się, że jest możliwość złożenia jakiegoś grantu, na przykład na termoocieplenie tego budynku lub zakupu działki na plac zabaw, bo dzieci zostały w tej chwili pozbawione jakiegokolwiek placu, jakiejkolwiek powierzchni przy przedszkolu. No nie będę tego tematu teraz rozwijać, bo nie jest na to czas, ale proszę mieć na uwadze właśnie przedszkole. I skoro nie udało się zrealizować no, poprawy i budowy drogi na zagrody, to chociaż po prostu podsypanie tłuczniem fragmentu, który jest w najgorszym stanie, byłoby już jakimś rozwiązaniem. No nic. Tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani radna. Pan burmistrz, proszę bardzo. Krótko bym się chciał do tego odnieść. Jeżeli chodzi o chodnik, to tak jak mówiłem, robimy to, chcemy to zrobić teraz, jakby podzielić go na dwa etapy. Tam, gdzie nie ma sytuacji, mówiąc krótko, spornej, czyli z koleją, tą część chcielibyśmy wydzielić jako pierwszy etap, żeby to można było realizować, a tam, żebyśmy ustalili z koleją dalszy etap. Jeżeli chodzi o przedszkole, chcieliśmy zgłosić przedszkole do programu norweskiego, ale okazało się, że w tych parametrach się nie mieściło to przedszkole i nie udało się to zrobić. Co do działki, z tego co wiem, pani dyrektor złożyła pismo, natomiast my musimy zlecić wycenę. Jak ta wycena będzie, to ja do państwa jako radny też przyjdę z tą informacją. Dziękuję. Dziękuję. Następny był zapisany pan Ciepliński Marek. Tak, dziękuję bardzo za udzielenie głosu. Ja mam pytanie odnośnie też tego budżetu. Tu nie chcę się powtarzać do przedmówców, których popieram. Jak się odnosili o te inwestycje, o osiedla i tak dalej. Chciałbym zadać tutaj do pana burmistrza pytanie. Co z ulicą Detmajera będzie, tak już o swoje osiedle popatrzę, jeżeli nie będzie tej dotacji? Proszę bardzo. To tyle. Ale czy to jest to pierwsze moje pytanie, bo zastanawiam się właśnie jak głosować. Czyli pan jeszcze będzie chciał zabrać głos dalej, tak? Tak. Dobrze, proszę bardzo. Znaczy, myśmy złożyli wniosek, pani burmistrz już wcześniej mówiła i pani skarbnik też o tym, że tą ulicę zgłosiliśmy właśnie do tych inwestycji, licząc na to, że uzyskamy środki. Natomiast to, o czym mówiliśmy w tym roku,
to było powiedziane, że my na pewno te środki dostaniemy. No ale COVID wymieszał wszystko i niestety nie udało się uzyskać. Natomiast jeżeli my tych środków nie uzyskamy, bo widzę też, że oczekiwanie mieszkańców jest takie, żebyśmy realizowali, to będziemy realizowali tą część, na którą nam starczy naszych własnych środków. No powiem szczerze, wolałbym, żebyśmy realizowali to również ze środków w całości i z pieniędzy pozyskanych, ale jeżeli nie będzie takiej opcji, to przynajmniej tą część będziemy chcieli zrobić. Dziękuję. Proszę dalej. Czyli mam rozumieć, że do płyt ta inwestycja drogowa będzie realizowana, tak? Jeżeli tych środków nie uzyskamy w dotacjach. No do płyt. No myślę, że do płyt. Natomiast panie Marku, pan dobrze wie również, że tamta droga no, wymaga naprawdę rzetelnej inwestycji, bo to wszystko jedzie tam na dół. I tego się nie da zrobić na zasadzie takiej i myślę, że wszyscy wiedzą, że po prostu, że tylko zrobimy asfalt, tam trzeba naprawdę zrobić rzetelnie, łącznie z burzówką i z odwodnieniem tego. No tak, tak, było uzgadniane. Tam z tego, co już wiemy, kanalizacja woda jest doprowadzona do tego górnego odcinka właśnie ulicy Tetmajera. Dlatego pytam, co przynajmniej do tej inwestycji, jeżeli nie będzie dotacji, żeby jednak tutaj te pieniądze były, bo z tego, co widzę, są niestety no, częściowo odebrane, więc nie, co było? No nie cała kwota było więcej, czy za 700 zrobimy? Właśnie to jest to pytanie, dlatego mam tu bardzo duże obawy co do tego. I kolejna sprawa o te boczne tutaj też drogi, gdzie tu jedna z mieszkanek też na komisji poruszała tutaj kwestię zalewania jej domu na Bocznych Kasprowicza. Też tutaj bez odzewu mieliśmy się tym zająć, było obiecywane i do tej pory nie mamy żadnego odzewu. Tam jest ten sam problem zalewania tej domu. No to ja, panie przewodniczący, mówię tutaj o swojej dzielnicy. No, nie chcę się tam w kompetencje innych rady, którzy też już walczą o swoje rejony tutaj wtrącać. Może nie, to taka uwaga. Nie. Ja tylko mam drogi tutaj swoje i właśnie sprawy osobowe. Tak to pan radny też pan rad podkreślił i pani radna Ola Koper właśnie też tutaj się dopisuje do tego, żeby te osiedla, pieniądze na osiedla były przeznaczone, bo nawet na takie drobne inwestycje, jak taki cały osiedl, które do tej pory też na moim osiedlu nie ma, no niestety, żeby było, bo dawniej były przeznaczone, myśmy o to radni wszyscy właśnie walczyli za poprzedniej kadencji to było i za te drobne pieniądze właśnie były kosze, były tablice ogłoszeń robione, dlatego tutaj też no, trzeba tego pilnować. Tutaj jak najbardziej popieram przedmówców moich. Dziękuję. Dobrze. Dziękujemy. Proszę pan. Jedno zdanie. Panie radny, jeżeli chodzi o inwestycje, czy tą Boczno-Kasprowicza, czy jakiekolwiek inwestycje, no byłbym za tym, żebyśmy zaczęli inwestycje, zrobili w całości, skończyli i przechodzili do następnych. No, ile i na ile to wszystko się uda, no dzisiaj też tego nie wiem. Dobrze, dziękuję. Następny do głosu zapisany znowu jest ponownie pan Paweł Rogowiec. Ja chciałem się odnieść do tych środków, które są przyznawane różnym stowarzyszeniom, klubom i tak dalej. Zauważyłem, że spore środki idą na sołectwo. W tym roku. To spore kwoty. W styczniu. Była pandemia, te środki zostały wykorzystane. To są kwoty gdzieś 12 500, przechodzi 10 000. Ale to się jest taki park rozrywki w Rabce, który się nazywa Rabkola. Dotacja 5 000. Tak jak Rabkola, taką reklamę, jaką Rabkola zrobi dla Rabki, to żadna instytucja, żadne stowarzyszenie tego nie robi. Uważam, że to jest prywatna firma. Ja wiem, że prywatna, ale reklamę robi Rabce za darmo. Więc często się spotykam z osobami, które pytają, gdzie ten Rabkoland, jaki ten Rabkoland, czy przyjechać i tak dalej.
No, rozsławia radę bardziej niż ktokolwiek. Dziękuję. Proszę bardzo, pan burmistrz odpowie. Szanowny panie radny, szanowni radni, jeżeli chodzi o Radkola, to jesteśmy po rozmowach z panem, który, jak państwo wiecie, poprzednia rada wydzierżawiła część tego terenu na parking. Zaproponowaliśmy mu, żebyśmy cały ten teren rynku przeprojektowali. Powiedział, że jak najbardziej jest nawet skłonny wziąć ten udział i partycypować w kosztach. I to, co państwo wiecie, chcemy też, planując tą ścieżkę rowerową z rynku na bulwary, chcemy to podpinać, na czym temu panu najbardziej zależy. I proszę mi wierzyć, że staramy się nie tracić pola widzenia. Natomiast faktem jest to, co pan mówi, no proszę też mieć świadomość, że to jest prywatna firma, a my pieniądze dawaliśmy na stowarzyszenia. Dobrze, proszę. Co do tego, o czym pan mówi, że promuje, jak najbardziej zgadzam się. No, tylko że właśnie przyjeżdżają z Krakowa, przyjeżdżają z Polski tutaj i zostawiają pieniądze pracy. Więc miasto z tego korzysta i uważam, że miasto też powinno jakoś. Ja mogę? Proszę bardzo, pani burmistrz. Jasne. Gdyby się zwrócili na przykład. Oczywiście, ale ja chciałabym powiedzieć, że oni się nie zwracają do nas o jakieś środki finansowe, bo radzą sobie sami i doskonale się promują. Natomiast my na pewno nie ma żadnego wydawnictwa, które byłoby o Rabce i zostali pominięci. Bo wszystko to, co robimy, zawsze Rabkoland jest jakby też takim priorytetem, wizytówką Rabki, jak powiedział pan burmistrz. Natomiast to do pozostałych kwestii, odnośnie tych finansów, co pan powiedział, że to jest dużo finansowane, to jest około 150 tysięcy złotych skarbnik i każdy może się ubiegać. To nie można, czy to wystąpi sołectwo, czy to wystąpi miasto, byleby było stowarzyszenie, napisać wniosek do nas, do Urzędu Miasta, do tego konkretnego grantu i są podzielone środki. I to nie jest tak, że ktoś może sobie wydać albo nie wydać, jeżeli jest pandemia, bo osobiście wydłużaliśmy termin realizacji niektórych zadań, albo w ogóle niektórzy zrezygnowali z pewnych rzeczy i do końca grudnia muszą oddać te pieniądze do budżetu. Więc one przejdą na niewygasające środki w przyszłym roku, czyli można je zagospodarować ponownie na jakieś inny cel. Ale tam nie ma ograniczenia, że to wieś czy miasto może każdy złożyć, jeżeli jest organizacja pożytku publicznego i towarzyszenia. Jeszcze jedno zdanie. Panie Pawle, ja pierwsze pismo do stowarzyszeń skierowałem zaraz na wiosnę z zapytaniem, czy te zadania będą realizowane i drugie było we wrześniu na podobnej zasadzie i po tym wrześniowym niektóre stowarzyszenia nawet już nie czekały do końca realizacji, czyli do końca listopada, kiedy powinny to wykonać, tylko od razu przysłały pismo, żebyśmy od nich nie oczekiwali jeszcze odsetek i że oni chcą się rozliczyć, zwrócić część środków. To w takim razie stowarzyszenie, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na Podhalańskiej, które istnieje 1500 zł. Uniwersytet Trzeciego Wieku prawie 30 tysięcy. Przepraszam. A to jest wykonanie budżetu czy projekt budżetu? Proszę? To jest wykonanie budżetu, nie projekt. Wykonanie budżetu. No a dzisiaj mówimy o projekcie, a to no, wie pan. To jeżeli złożą na 1500, to dostaną 1500. Jak złożą na 3000 czy na 5, to dostaną większą. To są do środków też jakieś gmina będzie. Dobrze. Jeszcze ktoś? Proszę pan Żółtek. No ja też jeszcze tutaj w sprawie swojego osiedla chciałem zapytać, jak wygląda sprawa z remontem ulicy Galizacji. To jest taka priorytetowa, no, bardzo ważna inwestycja, bo dotyczy nie tylko mieszkańców Galizacji, ale również Pilówki, ponieważ jest to droga przejezdna w obydwóch kierunkach. Można? Wszystko? Dziękuję. Szanowny panie radny, będziemy to zadanie realizowali, bo jest wyłoniony wykonawca. Tam była kwestia na początku, że chcieliśmy, żeby tam była zrobiona i burzówka, i kanalizacja. Natomiast problem był z tego, co pamiętam, że nie było do czego tej kanalizacji tam podpiąć. Ale jakoś się to zakładom właśnie udało rozwiązać, za co im chwała. I to zadanie będzie realizowane. Do 30 czerwca wykonamy. Bo myślę, że państwo wiecie i to, o czym żeśmy mówili, żeby nie było tak, że robimy asfalt, a za dwa lata się będziemy zastanawiać, gdzie my tam rury stawimy. Ale to jest droga publiczna, panie burmistrzu. No gminna droga. Gminna? Tak, oczywiście gminna.
A to jest jeszcze inna kwestia o tych drogach, ale mogę powiedzieć później, jak będzie. Dobrze. Czy jeszcze ktoś z Państwa prosił? Proszę Pani. Pani... Ja chciałabym to zaistnieć, że tak powiem, w sensie wioski, bo pan kolega tutaj cały czas mówi, że wioska, na wioski, wszystko idzie i wioski. Nie wiem dlaczego, bo wieś ma takie samo prawa jak i miasto i ludzie w mieście, w gminach się chcą mieć dobre warunki do życia i do rozwijania. Natomiast chciałabym podziękować za to, co dla wsi jest zrobione do tej pory, dla Polic konkretnie, za ten projekt, za ten WPF dla OSP. No jest to trochę mało, ale chciałam tylko to powiedzieć, że mieszkańcy wsi się bardzo angażują zawsze w każde zadania, które są wykonywane i dają naprawdę dużo swojego wkładu, nie mówię, nie, i finansowego, i fizycznego. OSP do tej pory czekało na swój czas, też przez parę lat, i było obiecane, że w następnej kolejności Porzawce i Chabówce będą Płonice. No i się doczekały. Co prawda jest to kwota ograniczona i myślę, że za te pieniążki niewiele w tym roku będą w stanie, w przyszłym roku nie będą w stanie wybudować tej remizy, przynajmniej w stanie zgody. Oni ze swojej strony już się postarali o drzewo na wiąźbę. Trwają rozmowy o dofinansowanie pokrycia dachowego. Są zobowiązani się, że będą sami rozbiorą starą remizę, żeby po prostu pieniądze, które są przeznaczane, nie zabierały się, te środki nie pomniejszyły się o koszty rozbiórki, więc sami będą rozbierać strażacy. Mało tego, w tym roku jeszcze chodzili, przydawali kalendarze i pozyskali z tych też jakieś pieniądze dodatkowe ze swoich z tej kolendy, że tak powiem, rozdawania kalendarzy, jakieś tam pieniążki. Więc to jest naprawdę duży wkład i uważam, że należy im docenić i należy im pomóc. Jeżeli będzie taka potrzeba, to po prostu proszę od razu z góry o przychylność. Fajno, dziękujemy. Dziękuję. Proszę Państwa, proszę jeszcze Panie, będziemy powoli kończyć dyskusję, bo widzę, że powtarzamy się już. Proszę jeszcze Pani Józia. To, co powiedziała Pani radna, Pani, że mamy budżet taki, jaki mamy. Na pewno chciałoby się jeszcze więcej inwestycji, ale wszyscy wiemy, że mamy pewne dochody i według tych dochodów musimy sobie wydatki rozłożyć. Każdy by chciał na swoim osiedlu może jeszcze więcej. Ja osobiście z każdej drobnej, najdrobniejszej inwestycji, jaka się wydarzyła, czy jaka jest proponowana na 2021 rok, jestem zadowolona. Moi mieszkańcy na pewno mniej, albo w ogóle, no bo każdy myśli, że budżet jest, nie wiem, z gumy i każdy może go naciągnąć. Ale bardzo bym prosiła, jeżeli będą takie możliwości, żeby, bo mamy zaplanowane ten poszerzenie placu zabaw przy szkole, bardzo się cieszę. Są na niewydasach środki na dokończenie tego chodnika. Bardzo się cieszę i myślę, że ta część mieszkańców, która mieszka przy tej części osiedla, będzie bardzo zadowolona. Chciałabym też, żeby w miarę możliwości można było regulować pewne drogi, które, na które potem można by było pozyskiwać środki ze środków zewnętrznych, bo jednak no, są drogi, które wymagają przebudowy albo budowy od samego początku. Bardzo bym też prosiła, żeby kontynuować tą kanalizację na naszym osiedlu. W przyszłym roku może się uda już to zakończyć projektowanie, żeby można było realizować. I myślę, że jeżeli nam się uda zrealizować te inwestycje, które są zaplanowane, to będzie bardzo dobrze. I będziemy mogli się z tego cieszyć. Dziękuję. Dziękuję. To na koniec ja bym chciał dwa słowa. Proszę Państwa, na rok 2021 jestem usatysfakcjonowany zaplanowaną budową
porządek zrobienia z ulicą Brzozową i z łącznikiem. Jeżeli to się nam uda zrobić w tym roku 2021, to mamy całą strefę praktycznie A ładnie zrobioną. I chciałem przy tym podziękować jeszcze za tamten rok, kiedy z nieprzewidzianych środków pan burmistrz zgodził się na dofinansowanie, że zrobiliśmy piękne ogrodzenie wzdłuż przedszkola, które nie było planowane, ale to kompleksowo dało nam efekt i wizualnie to wygląda ładnie. Jeżeli tą inwestycję jeszcze zrealizuję, będę w pełni usatysfakcjonowany. Natomiast prosiłbym dalej, bo obiecaliśmy mieszkańcom monitoring na osiedlu Orkana, gdyż tam są różnego rodzaju nieprzewidziane, zdarzają się kłopoty. W związku z tym będziemy chcieli w przyszłości na tym pomyśleć i to realizować. Dziękuję. Zamykam wobec powyższego dyskusję. Miło mi było, że tak przebiegła w tak pięknym, kulturalnym klimacie. I myślę, że przystąpimy do głosowania nad projektem budżetu na rok 2021. Proszę bardzo, przystępujemy do głosowania. Pan Marek Ciepliński. Wstrzymam się. Pani Małgorzata Foim. Jestem za. Pani Katarzyna Karkula nieobecna. Pani Aleksandra Koper. Wstrzymuję się. Pan Dariusz Krzysztof. Wstrzymuję się. Pan Jan Patyra. Wstrzymuję się. Pan Jacek Latawiec. Jestem za. Pani Dorota Majerczyk. Jestem za. Pan Piotr Ptak. Za. Pan Paweł Rogowiec. Jestem za. Pan Robert Skipiała. Za. Pan Michał Skowron. Za. Pani Józefa Śmietana. Jestem za. Pan Rafał Wójtowicz. Jestem za. Piotr Żółtek za. 4 głosy wstrzymujące się. 10 głosów za. Dziękuję Państwu za przyjęcie budżetu. Dziękuję za cierpliwość. I projekt budżetu na rok 2021 został przyjęty. Oddaję głos Panu Burmistrzowi. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, chciałbym jeszcze z tego miejsca podziękować i Państwu również za cały rok pracy, ale Pani Skarbnik za pilnowanie dyscypliny budżetowej, Pani Burmistrz również za zaangażowanie i działanie w tej materii, jak również naczelnikom wydziału, wszystkim pracownikom oraz wszystkim, którzy się przyczynili do zrealizowania tego, wykonania tego budżetu, a ten budżet, który przyjęliśmy na przyszły rok, oby się udało zrealizować. Chciałbym również podziękować prezesom i pracownikom naszych spółek, bo to jest również ich praca. Oni również realizują zadania, które są konieczne, potrzebne dla naszej gminy. Powiem tak, chciałbym, żeby ten budżet był przewidywalny do końca. No niestety przykro mi, ale nie jest to do końca przewidywalne. Natomiast ze swojej strony mogę obiecać, że zrobię wszystko, żebyśmy głównie szukali środków zewnętrznych. To pierwsza sprawa, żebyśmy nie zadłużali naszej gminy, bo to jest, uważam, zły kierunek. I mimo tego, żeśmy przyjęli w założeniu, że to zadłużenie będzie, że będzie zwiększone, zrobię wszystko, żeby tak się nie stało. Dziękuję bardzo. To jest dla wszystkich pracowników Urzędu Miasta za współpracę. Dziękujemy i myślę, że może oklaskamy, chociaż podziękujemy. Proszę Państwa, przystępujemy do punktu 4. Dziękuję Panu Burmistrzu. Za poinformowanie o pismach skierowanych do Rady Miejskiej. Wczoraj przedstawiłem Wam Państwu pisma, które wpłynęły aktualnie. W międzyczasie nic nie wpłynęło, w związku z tym punkt realizacji jest opuszczony. Interpelacje i wnioski. Czy macie Państwo jakieś wnioski? Proszę o przyjęcie. Ja mam wnioski. Proszę. Aha. Ja się przepraszam. Panie Janie, za chwilę. Okay. Panie Burmistrzu, ja mam wniosek, prośbę. Ja wiem, że to jest okres zimny, ale po prostu na rabce znikły pasy.
jakby przejście dla pieszych praktycznie, nie są w ogóle malowane i w tym momencie robi to naprawdę duży kłopot ludziom. Nawet na ulicy Orkana, tutaj przy przejściu na przykład z chodnika na drugą stronę, nie wiadomo, które obowiązują, które nie, bo te dwa w sumie, dwa miejsca są wyblakłe, nie ma nic praktycznie i to jest na całej Rawce niestety. Na całej Rawce, więc myślę, że może na wiosnę, bo nie wiem, czy wam też nic nie malować, ale myślę, że trzeba wrócić do tego, do tej tradycji i malować te znaki na drogach. Pani radna, bardzo bym prosił wpisać, które i będziemy zbierali już od razu. Dobrze, przejdę po Rawce, nie ma problemu. Ale nie, tam gdzie pani uważa. To znaczy, ja myślę, że w całej Rawce, bo progi to progi, to tylko zwalniają. Ale są też przejścia dla przeciwnych. Trzeba odnowić. Muszą być naprawdę wyraźne. Proszę bardzo, pan Robert. Jeszcze nie skończyłam, przepraszam uprzejmie. Tak samo bardzo bym prosiła na przykład o chociaż dwa kosze na tym przejściu od ulicy Orkana przez Lasek tak zwany, do ulicy Chopina. Tam jest jeden urwany kosz, przydałyby się dwa, bo po prostu tam jest śmietnik. Krzaki rzucają śmieci ludzie, jak przychodzą tamtędy, a bardzo dużo jest to uczęszczana trasa, naprawdę często. Poza tym jeszcze mam pytanie odnośnie nieszczęsnych, bo tak jak powiedzieliśmy na początku naszego ładowania, sprawowania, że tak powiem, tutaj jakiejś misji w urzędzie, apelowaliśmy o toaletę w rynku. Czy to w ogóle dalej istnieje, czy jest? Bo wiem, że tam są w budżecie przeznaczone pieniądze na ten cel i to nie małe. Czy ktoś to kontroluje, jak to w ogóle działa i po prostu, żeby mieć jakąś na to wgląd i popatrzeć, bo tak mówię, różne opinie na ten temat krążą i chciałabym, żeby jakoś może to skontrolować i ewentualnie przedstawić jakieś wnioski w tej sprawie. Dziękuję uprzejmie. A przepraszam, jeszcze mam jedno pismo. Tylko, że na pana ręce złożę. To jest pismo do pana prezesa Spółki Szpitala Miejskiego Witolda Latusek. Zwracam się z prośbą o odniesienie się do następujących pytań. Czy prawdą jest, że likwidowany jest gabinet fizjoterapii działający od 38 lat w Szpitalu Miejskim w Rawce-Zdroju? Jeżeli tak, proszę podać datę zakończenia jego działalności. Proszę o podanie powodu likwidacji wyżej wymienionego gabinetu. Według posiadanych przeze mnie informacji kontrakt z NFZ-em na działalność gabinetu kończy się dopiero w 2020 roku i dotychczas nie było problemu z wypracowywaniem przez personel gabinetu założeń kontraktowych. Co stanie się z pracownikami zatrudnionymi w gabinecie po jego likwidacji oraz szpital planuje w kwestii dyspozycji sprzętu do fizjoterapii zakupionego ze środków spółki, a także na jaki cel spółka planuje przeznaczyć pomieszczenia pozostałe po zlikwidowanym gabinecie? Proszę o odpowiedź w formie pisemnej. Podpisali się jeszcze radni Rogowiec, Paweł i Dariusz Krzysztof. Ja na pana ręce to składam. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. To czy proszę pan Skipiała i dopiero pan Jasiu. Ja mam taką głos. Zima jest lekka, ale proszę pana, sobota i niedziela, różna tragedia, jazdy po Rawce, ale przecież drogi w stronę Zbaczyku. A dlaczego to mówię? Nie bije się o tą drogę, bo wszyscy się zgubią o tą drogę. Ta droga jest nie tylko fatalnym dla ciebie, nawierzchnia jest porządna, tylko przejść tą drogą jest bardzo ciężko. Nie posypane lub lądowisko tam przybywało. Dzwoniłem tam do tego, interweniowałem do pracowników. No, pokażę, ale o godzinie trzeciej po południu. Dziękuję. Szanowni radni, my mamy podpisane, jak wiecie, i też czytałem tutaj w swoim sprawozdaniu, umowy z firmami. I jeżeli jest taka sytuacja, jak najbardziej proszę nas też informować, bo my to działa w dwie strony. Bo nie tylko my mamy płacić, ale również oni mają pewne obowiązki, mają się też tego wywiązać. Dzisiejszy poranek też nie był. Dlatego nie wiem, kto wydaje dyspozycję, w sensie, czy to jest oni prognozę czytają, czy nie umią. Nie, panie Robercie. To jest tak, że są dni, kiedy faktycznie zawieszamy, ale ten czas, kiedy pan mówi, to jest akcja zima. Nie zawiesza. Tak samo dzisiaj, jak pani mówi. Proszę po kolei. Panie Pawle, proszę ciszej. Proszę. Proszę, pan Jan ma głos. Powiem szczerze, że w tej chwili mam taki, dyskomfort lekki. Nie wiem, czy to prośba, czy wniosek, ale dobra, pozostańmy przy takiej formalnej
Sonia, niech to będzie wniosek do pana burmistrza. Mianowicie chciałbym tutaj zwrócić uwagę pana burmistrza na formę udzielanej odpowiedzi na interpelację czy zapytanie, które no, ja kieruję jako radny do pana czy do innych komórek Urzędu Miasta. Interpelacja czy wniosek czy zapytanie mają charakter oficjalny i na, jako takie oczekuję odpowiedzi. I zawieranie w nich ocen mojej działalności jako radnego nie powinno, uważam, mieć tutaj miejsca. Odpowiedzi na moją interpelację w sprawie obiektu przy ulicy Jana Pawła II 53 pozwolił pan sobie na, no nazwę to tak delikatnie, lekki nietakt, pisząc, i tutaj cytuję, że chciałbym, aby pana troska o stan budynków stanowiących własność gminy Radka Zdrój obrała szerszy zasięg niż jedynie tego jednego budynku gospodarczego. Koniec, tutaj jest koniec cytatu. I chciałem pana burmistrza uprzejmie poinformować, że interpelacje, które składam, wnioski, zapytania, składam w imieniu mieszkańców i na ich wniosek, oczywiście w większości, i w związku z tym siłą rzeczy będą się one odnosiły do większej w swoim zakresie problematyki lub będą miały bardziej lokalny charakter. Po drugie, moja troska o mienie miasta ma bardzo szeroki zakres, czego myślę, że dowodem są składane przeze mnie interpelacje i wnioski dotyczące właśnie najbardziej istotnych spraw. I po trzecie, przypomnę, że willa Janówka nie była jedynym moim zainteresowaniem. Chcę tu wspomnieć o wielokrotnej interpelacji w sprawie na przykład budynku Poranek przy ulicy Wiejskiej. I nie kto inny jak pan burmistrz IDG nie wykazali specjalnego zainteresowania na zgłaszane przeze mnie problemy. I jeszcze ostatnie, uważam, że kwestie bezpieczeństwa również stanowią istotną część, kwestie bezpieczeństwa mieszkańców stanowią istotną część, że tak powiem, moich interpelacji, moich wniosków, moich zapytań. To by była jedna sprawa. Druga sprawa, wracając do, że tak powiem, obsługi tutaj ulic. No właśnie, dzisiaj były problemy z przemieszczaniem się po ulicach, nieposypane ulice, firmy, które, że tak powiem, się zajmują, nie wywiązują się ze swojego zadania. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę pan burmistrz. Panie radny, jeżeli odpowiedź moja pana uraziła, to ja pana przepraszam, bo nie był taki mój cel, absolutnie. Natomiast co do zgłaszanej uwagi dotyczącej dzisiejszego dnia, no mam nadzieję, że dostaniemy to też na piśmie i jak najbardziej posprawdzamy to, o czym państwo mówicie. Dobrze, dziękuję. To dopiero piszecie po panu Darku, bo teraz pan Marek Ciepliński. Tak, chciałbym zadać pytanie panu burmistrzowi. Czy prawdą jest, że powstanie nowy przekaźnik na ulicy, raczej na w dzielnicy Słonego, bo taką informację teraz tutaj zapytanie od mieszkańca dostałem. I ponownie składam wniosek o przycięcie gałęzi zasłaniających znak zakazu zatrzymywania się i ograniczenia prędkości. Niestety wielokrotnie też już się zwracałem z tą prośbą do pana burmistrza. Znak ten jest zasunięty przez gałęzie, gdzie mu postawiamy od początku wyremontowania drogi Kasprowicza. Oświetlenie zostało, owszem, w dniu wczorajszym uruchomione ponownie na ulicy Kasprowicza, ale jeszcze nie wszystkie latarnie, więc też apeluję, żeby tam jeszcze wymienić te żarówki oświetlające tą drogę. I kolejne moje pytanie, panie burmistrzu, też tutaj do odpowiedzi pana, którą skierowałem w sprawie szpitala, było tych pytań troszeczkę, a także do zakładów komunalnych. Dziwną rzeczą jest, że pan w jednej odpowiedzi, jeżeli chodzi
obszar wiem, że mam, prawda, tutaj napisane do pana prezesa szpitala, a inne moje zapytania dotyczące śmieci, tutaj do zakładów komunalnych pan część tych pytań odesłał. Co jest taką przyczyną, co jest powodem takiego stanu rzeczy? I przypomnę także, że jeżeli radny zapytuje burmistrza, to burmistrz powinien odpowiedzieć. Jeżeli nie zna odpowiedzi, to powinien poszukać tej odpowiedzi. Wymaga tego, prawda, nawet kultura, a nie cytując tutaj, co, jakie radny ma tutaj prawa. To jest taka moja też tutaj konkluzja do tego, co dostałem odpowiedzi. Tym bardziej, że pytam o sprawy ważne i myślę, że odpowiedzi na te pytania, jeżeli pan nie zna, powinien pan przesłać do pana prezesa szpitala. Więc nie rozumiem, dlaczego do jednej instytucji naszej pan wysyła część odpowiedzi, znaczy moich, przepraszam, zapytań, a szpital jakoś jest twierdzą według mnie chyba nie do zdobycia. Dziękuję bardzo. W razie czego proszę jeszcze raz. Dziękuję. Proszę bardzo, pan burmistrz. Szanowny panie radny, jeżeli można, to króciutko bym odpowiedział. O znaku mówimy na ulicy Kasprowicza? Tak, tak. Na Kasprowicza. Cały czas o to tutaj składam. Pan w tym miejscu? Proszę. Składam na zakrętem, naprzeciwko, naprzeciwko centrum tamtędowego Tęgut. Druga sprawa, co do lamp. Szanowni radni, wiecie, że my lampy to mamy z różnych czasów, epok i niestety awaryjność jest ich dosyć duża. Natomiast złożyliśmy to do wniosku, w tym wniosku norweskim i oby się to udało. Może byśmy wtedy to zmodernizowali za jednym razem i bardzo by nam to ułatwiło jako samorządowi działanie. Natomiast póki co, jak państwo wiecie, no, te lampy mają różny wiek, różny okres czasu, ulegają awarii. Załączają się w ciągu dnia, no tak to niestety wygląda, wymaga to bezwzględnie modernizacji. Natomiast co do pana zapytań, tak jak tu pan powiedział, że na część udzielam odpowiedzi, no jeżeli mamy taką informację, jeżeli chodzi o gminę, na przykład dotyczącą zakładów komunalnych, śmieci, bo mamy u nas osobę, która się tym zajmie i pracuje, no to staramy się panu odpowiedzieć od razu. No. Ale ja nie otrzymałem odpowiedzi, tylko otrzymałem odpowiedź, że zostaną moje zapytania przesłane do zakładów komunalnych. A pytając o szpital, pan po prostu odesłał mnie do pana prezesa. A mam pytanie, dlaczego pan tych pytań nie przesłał też do pana prezesa? Przecież nic nie stało na przeszkodzie. Takie mam zapytanie po prostu, a tutaj pani cytuje, jaka jest prawda, jakie są moje prawa, które znam bardzo dobrze. Bo osobiście uważam, że najlepiej powinien pan zapytać o źródła. Myślę, że to była najlepsza forma. Tak, ale jeżeli składam pana ręce pismo, to za pośrednictwem pana mogę oczekiwać tych odpowiedzi. Dobrze. Dobrze, ma pan rację poniekąd. Proszę bardzo. Ja mam jeszcze się odniosę do panie burmistrzu. Tak. Ja powiem jedno. W swojej, jak pan objął tutaj urząd, prawda, w swojej obietnicy, jednej z obietnic, obiecał pan radnym, każdemu radnemu, że jeżeli będzie o cokolwiek pytał, będzie się pan starał na nasze pytania odpowiadać. Ja się troszkę też, prawda, tutaj o gminę, o losy i tak dalej, wszystkich tu instytucji, nie tylko. I też tam mam jeszcze zapytania odnośnie działania szpitala, że tam na własnej skórze się ostatnio przekonałem, jak to funkcjonuje, ale nie będę tego mówić się tutaj wyciągał w tej chwili. Ale panie Marku, dlatego mówię, bardzo bym prosił o tą transparentność, panie burmistrzu, którą pan obiecał, a tutaj jej niestety według mojej oceny no nie ma. Na nasze zapytania, bo cały czas tutaj na moje zapytanie też pytam właśnie wielu mieszkańców. No mam takie odpowiedzi, jakie mam. Czekamy wszyscy. Nie wiem, co jest przyczyną. Dobrze. Dziękujemy. Dziękujemy za zapytania. Czy jeszcze pani... Nie, ja to mam zapisane. Pan Darek. No dziękuję. Wreszcie. Panie burmistrzu, zwracam się z zapytaniem mieszkańców Łobocznie-Zakopiańskiej. Chodzi o panią Krępkową, co tam pan napominałem o tą drogę, o te płyty.
To jest jedno. Co w ogóle, jak to tam droga? Bo ta droga to jest Łopokany do Astyny, to jest jedno. I co z drogą do pensjonatu Anna? Tam była składana do funduszu drugi powódź ponoć z tego, co mieszkańcy mi zgłaszali. I to zostało jakoś bez echa. Nie mam żadnych środków. Bo to idzie sukcesywnie, została na droga, która jest najbardziej zaszkodowana. Tam, gdzie było mieszkańcy się wydają, dlatego rozgłosiliśmy. Tak, jak najbardziej. Dziękuję panu Darkowi. Przejął ma głos pan Rafał. Ulicy Walionowskiego, zgadzam się z wnioskiem o uzupełnienie koszy ulicy na początkowym odcinku tej ulicy, brakuje tam około 6 koszy. W sumie te koszy to jest na Jana Pawła, jakby zaczyna brakować. Panu ministrze, ostatnio wierzyłem klienta i pokazywał mi się te kosze i 2 miesiące temu takie same pismo zgłaszałem i nic nie zostało zrobione w tej sprawie. Jeszcze drugie, to już tutaj powielę to pana Tomanka o te oświetlenie uliczne, bo też mieszkańcy Słonego i ogólnie radni zwracają uwagę na brak oświetlenia. Pan burmistrz mówi, że będzie w przyszłości modernizowana, ale na ten czas trzeba przynajmniej żarówki to zapłacić. Ale to będzie właśnie zgłaszaj się państwo. Ja nie mam przygotowania. Dobrze, dziękuję panie Rafale, pani Józia. Chciałam podziękować panu burmistrzowi i wszystkim radnym, którzy na ostatniej sesji podjęli uchwałę w sprawie przekazania działek pod drogę gminną mieszkańcom mojego osiedla, mieszkającym za Torami. Dzięki interwencji pana burmistrza w Krakowie w PKP i dzięki tej podjętej uchwale mieszkańcy mogą swobodnie dojeżdżać przez tory kolejowe do swoich posesji. Dziękuję bardzo. Przynajmniej na razie. Przynajmniej na razie. Proszę państwa, proszę bardzo, mamy jeszcze. Czy po panu Pawle jeszcze ktoś? Nie ma. Pan Paweł jest ostatni. Ja też w sprawie oświetlenia na ulicy Poniatowskiego. Konkretnie chodzi tutaj o poselstwie pod numerem 144. Czyli tu, gdzie ja mieszkam. No faktycznie zarówka mi się zjadła od dłuższego czasu, poza tym te zarówki, które są, to jest tak, że wcześniej się za chwilę gaśnie i to już to na grze właśnie. Oszczędza prąd. To jest specjalne do tego, ale tutaj ta zarówka mi się od dłuższego czasu. Dobrze. I tutaj na ulicy, na Aleja Tysiąclecia mieszkańcy proszą o zaawansowanie lustra. To jest na wysokości ulicy Miśkowcówka. Jak wyjeżdżają z ulicy Miśkowcówka, mają ograniczoną widoczność po prawej stronie. Gdyby to było pierwsza budowa, to masz wspólne wyjście. Proszę państwa, tym sposobem, tymi żalami zamykamy rok 2020. Dziękuję bardzo państwu. Panie Michale, ja jeszcze bym się chciał zapytać. Panie Marku, no ale trzeba było się wcześniej zapisać. No ale przecież miałem głos, a teraz nie o to. No to kiedy pan miał głos, pan miał drugi w kolejności, a pięć osób. Proszę bardzo, proszę bardzo. Proszę, ma pan całe pół godziny. Czy prawdą jest, że powstanie ten nowy przekaźnik na słowo, bądź mieszkańcy zadaje pytanie? A nie otrzymałem odpowiedzi. Przepraszam, nie miałem tego zapisanego, nie wpisałem sobie tego. Z tego co ja wiem, zmiana przepisów, która nastąpiła w 2015 roku, była robiona z myślą o Światowych Dniach Młodzieży, gdzie po prostu dano spółkom, które zajmują się przekazywaniem informacji, w zasadzie dowolność montowania tych stacji. I prawda jest taka, że my jako gmina jedynie otrzymujemy taką informację i tyle się sprowadza do gminy, że tyle my możemy w zasadzie. I niestety miało to być doraźne tylko na potrzeby Światowych Dni Młodzieży, a okazuje się, że jest to normą. I nie wiem, na ile się pan orientuje, ale dokumenty, które do nas wpływają, ja tego dokumentu nie znam, jeżeli chodzi o tamten rejon, że wpłynęło coś takiego, ale zapytam, bo nie wiem, powiem szczerze. Dziękuję bardzo. To prosiłbym o odpowiedź. Dobrze, żebym wiedział, jak tam odpowiedzieć. Czy panie Marku wszystko? Tak, wszystko. Dziękuję panu uprzejmie. Proszę bardzo. Jeszcze pan? Proszę.
Szanowni Państwo, chciałbym wszystkim złożyć życzenia na nowy rok, żeby nie był gorszy, żeby zdrowia nie brakło, optymistycznie, no i żeby się nam udało, nawet mimo sporów, porozumieć, dogadać, wypracować wspólne stanowisko dla dobra. Dziękuję bardzo. Właśnie ja też chciałem złożyć Państwu na zakończenie tego roku, naszej ostatniej sesji, najlepsze życzenia noworoczne. Zdrowia, zdrowia, jeszcze raz zdrowia, bo to będzie najcenniejsze w nowym roku. Co byśmy mogli wszyscy w tym komplecie się spotykać w następnym roku. I również przekazuję najlepsze życzenia od zarządu Fundacji Rozwoju Regionu Rabka, która obdarzy Was za chwilę upominka. Na tym zamykam sesję. Dziękuję Państwu za owocne spotkanie. Naprawdę jestem zbudowany. Dziękuję uprzejmie. Czy ja mogę w imieniu Rady tak samo złożyć zdrowego, pięknego roku, szczęśliwego, może spokojniejszego dla nas wszystkich, ale umówmy się, panie burmistrzu, że przynajmniej takie podnoszenie adrenaliny to też jest dobre od czasu do czasu, więc życzmy sobie, od czasu do czasu takich spotkań. Zdrowia przede wszystkim, to jest najważniejsze. I tak jak mówię, dziękuję za tą współpracę przez rok, również przede wszystkim urzędnikom, którzy też mają do nas dużą cierpliwość i dużo nam tłumaczą, uczą nas dużo, więc dla wszystkich dziękuję serdecznie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Ja też chciałem na koniec na ręce Państwa burmistrzów prosić o przekazanie najlepszych życzeń od Rady dla wszystkich pracowników, z którymi pracujemy, którymi się spotykamy, którzy nam tyle poświęcają czasu. Dziękuję uprzejmie. Uważam, że sesję 30 grudnia zamykam i uważam za zamkniętą i życzę Państwu spotkania tutaj. Proszę Państwa, nie rozchodźmy się, wyłączone jest.